Siemanko, witam w 12 odcinku podcastu Jesteś z Boczkiem. 12 już? 12. Dzisiaj z Boczkiem jest Arkadiusz Dejanusz Tatara. Siemanko, witam. Arek jest jednym z czterech organizatorów imprezy Next Level Drift, członkiem ekipy Stylebangers i bratem Muska. Tak. Wszystko się zgadza. Ja ci, Arek, od razu wystartuję pytaniem rozgrzewkowym. No dawaj. Czy można nie jarać się driftem, będąc bratem Muska? Chyba nie. Nie, no poważnie, chyba nie, bo no nie ukrywam, że od Kuby to wszystko się zaczęło, chyba cała moja przygoda i zajawka na drift, bo odkąd pamiętam na dobrą sprawę, znaczy generalnie wcześniej to było tak, że wiadomo, gdzieś tam tata w nas wpajał tą motoryzację i jakby to wyszło naturalnie. Natomiast no później... Pan Janusz lubił sobie zarzucić na rękawie samochodem? Zimą tak. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś mieliśmy, to był chyba Opel Vectra, a to był 2,5 V6 engine. I no tak, zimą gdzieś tam na ręcznym potrafił sobie polatać to, no, jeszcze za dzieciaka. Do tej pory tam się jara motoryzacją. No, no tak, no Janusz gdzieś tam ciągle jednak no, siedzi w tym mocno. Znaczy on wcześniej bardziej motocyklami miał zajawę na motocykle po prostu, ale no gdzieś tam miał wypadek taki poważny. Nieważne i w każdym razie się przerzucił później na auto. Zazwyczaj motocykl się kończy wypadkiem, nie? No, może nie zazwyczaj, ale no często. W tym przypadku tak, no. Także, no, to było dość poważny naprawdę wypadek. Akurat byłem dzieciakiem, no bo to byłem w zerówce chyba. No i tam sporo problemów ze zdrowiem miał. Generalnie miał złamane chyba wszystko, co się da. Także w ogóle kilka miesięcy przeżył w szpitalu, no przykra sytuacja, ja też za dużo w sumie nie pamiętam, no byłem w zerówce chyba nawet nie, więc no to było dawno, dawno temu, to chyba był rok 2000, czy tam 99, także bardzo, bardzo dawno temu. No, ale... Ty gówniak jeszcze byłeś. Gówniak, strasznie. No. Także no, ale od tego czasu gdzieś tam zawsze w rodzinie mieliśmy jakiś samochód fajny, inny niż może taki standardowy, także zawsze gdzieś tam jednak tą zajawę miał i ciągle jednak mimo wszystko ją podtrzymuje. Także... No właśnie, bo teraz twój tata sobie buduje stensową korwetę, nie? Tak. Znaczy to w ogóle on znaczy zawsze chciał, generalnie no, dość mocno lubi amerykańską motoryzację. I faktycznie no x lat temu kupił sobie korwetę C6. To tak jak Don, nie? Tak. Także faktycznie kilka lat już ta korweta u nas w rodzinie jest, no ale jakiś czas temu wpadł pomysł, żeby tam kupić gwint do niej i faktycznie kupiliśmy KW wariant trzeci. W zeszłym roku kupiliśmy VSKF-y, udało się znaleźć w ogóle w 20 calach. Co jest dość niespotykane. Ale to w Japonii? Nie, w Polsce w ogóle. Aha. I za jakieś śmieszne pieniądze totalnie. Także i co ciekawe, gość miał je też w korwecie. Tylko, że gdzieś ze Szwajcarii. Także no w każdym razie mega... Ale to, że kupił pewnie z tymi kołami. Co kupił, tak, tylko, że to nie była C6, tylko chyba Z06. Ona jest trochę szersza i te parametry kół trochę były inne. No ale te koła, znaczy założyliśmy, jakoś tam ten gwint w miarę był ustawiony. Co znając z was już pamiętam, 6 cali ran tu jest. No jeszcze nie, ale właśnie jak kupił te koła, no to padł pomysł, żeby od razu coś z tym autem zrobić w sumie, bo i tak raczej nie planuję go sprzedawać. No i zamówiliśmy body kit ze Stanów, z takiej firmy Super, Boże, oni się nazywa Super Vitus. Jakoś tak. Aha. Zajmowałem się modyfikacją tylko Corvette i wyłącznie. No i kupiliśmy takie body, co tam chyba na stronę poszerza, żeby cię nie skłamać. Chyba ze 4, 3,5 cala. Bardzo szeroko. No, tak około... To auto samo w sobie jest już szerokie. Jest nie? dość szerokie. To jest, znaczy generalnie body kit wygląda tak, że jakby jest zachowana linia z ZR1 Corvety, czyli ona... Bo zwykła C6. To jest takie ostre krawędzie, co? Nie. Zwykła C6 ona jest taka dość wąska jednak, te błotniki. Natomiast w
tam, jak się pomylę, to sorry, nie znam się na korwetach generalnie, ale jest ta wersja Z06 i ZR1 i one są szersze. Jedna Aha. jest trochę szersza, później jest jeszcze szersza i one mają takie nadkola, takie trochę obłe. Takie jakby... Bąbelki, tak. No i właśnie to jest zrobione jakby w tym klimacie, tylko jest jeszcze szerzej. I no planujemy tak, jak liczyliśmy, no to do tych VSKF-ów powinny wejść na tył 7-calowe randy. O kurde. Także no, to już jest... To już stopa cała, nie? No, to już kawał koła. No, no ale sytuacja jest taka, że chyba czekamy już na to badanie. No właśnie, bo wy tam macie ten problem z tym, nie? Strasznie. Nie wiem, o co chodzi generalnie. Już myślałem, że gdzieś po prostu to jest jakiś wał. No ale... Chyba wszystko w porządku, tylko jakieś problemy mieli tam chłopaki, nie wiem, coś też się tłumaczyli COVID-em oczywiście i tak dalej. No w każdym razie czekamy chyba na to body od września. Także to no, kawał czasu. Kawał już, czasu, no nie spodziewałem się, że aż tyle. Tak to ale wiesz, co, jak uda wam się to poskładać, to na jakiś ultrasik? No myślę, że tak, no tam taty nie trzeba za dużo namawiać. No na pewno. W tym roku tym bardziej, że oni tak z nami wszędzie na tę imprezę jeździ, nie? No tak, no tam wiesz, no jednak... Myślę, że wiesz, nie ma super, czego się wstydzić. Fajna zajawa. No. I no tata w tym roku 60 urodziny obchodzi, także... No to idealnie, szeroka korweta na 60 no, urodziny. Nie, my też byśmy mieli z tego zajawę, jakby sobie gdzieś tam pojechał z nami, więc wiesz, spoko. No dobra, to wróćmy może tematem do no twoich właśnie. Początków tak, znaczy... z zarażaniem driftem tak. przez brata. Tak. Znaczy generalnie to było tak... Wszystko się zaczęło od tego, znaczy zanim jeszcze miałem prawo jazdy i w ogóle byłem gówniarzem, no to z Kubą jeździliśmy, odkąd tylko Kuba zaczął się zajmować, odkąd złapał zajawę na drift, no to wszędzie gdzie się dało, praktycznie na każde zawody z nim jeździłem, ja i tam kilku znajomych, także no i to tak wyszło naturalnie, tak zaczęliśmy wiesz, pomagać mu przy samochodzie, na każdą imprezę szykowaliśmy auto i tak ale dalej. Ale wiesz, także... to też nie jest tak, że jak jeździsz z kimś na imprezy, to załapiesz zajawę na to, nie? No. Nie no, wiesz, no może nie każdy, tak? No ale no. No, jednak u nas to naturalnie wyszło, tak? Gdzieś tam, więc ja się mega tym zacząłem jarać. Pamiętam też, jeździliśmy z Kubą na jakieś treningi. Zdarzało się tak, że to jeszcze wtedy, kiedy były treningi we Wrocławiu na Rakietowej, pamiętam. Też jechaliśmy to jest to lotnisko takie stare, nie? Tak. No tam kiedyś był organizowany Jabfest chyba. Jeszcze dawno, dawno temu w ogóle. A, okej. Okay. No i też jechaliśmy na trening oprawcą w ogóle zapakowanym kołami po dach i na kołach. I no pełno było takich jakichś, wiesz, fajnych wyjazdów, które gdzieś tam miło wspominam. No i gdzieś tam, wiesz, zrodziła się taka chęć, że... Chciałbym to też w przyszłości robić, tak? I w sumie no... Ale bo w sumie to był czas, gdzie Kuba to robił tak w miarę zawodowo. Ty też na początku myślałeś, że pójdziesz w tym kierunku, żeby... Wiesz co? Nie myślałem, w jakim kierunku pójdę w ogóle. Chciałem w ogóle cokolwiek w związku z tym robić, tak? No bo gdzieś tam, wiesz, no jednak to było no, obecne w naszym życiu, tak? Więc i Kuba cały czas się tym zajmował i jego znajomi, więc siłą rzeczy ja tych znajomych, to byli też moi znajomi. Ja zawsze gdzieś tam byłem najmłodszy, tak? No bo jest między nami chyba 6 lat różnicy, więc no to trochę jest. No i co? I skończyło się na tym, że... Jeszcze zanim w ogóle miałem prawo jazdy, to też, no nie ukrywam, dzięki w sumie rodzicom, tak, kupiliśmy pierwszy samochód i to był Nissan S13 i to był rok 2010. Ja prawo jazdy zrobiłem w 11 dopiero, znaczy dopiero, no bo wcześniej nie mogłem, tak, w wieku 18 lat, a natomiast Nissana udało się kupić jeszcze w roku 10, czyli tak na dobrą sprawę rok przed prawem jazdy. To co, one jeszcze pewnie wtedy cenowo były no mega. Przystępniejsze niż teraz. My kupiliśmy gdzieś w ogóle niedaleko od domu za chyba 7 tysięcy i to było auto takie no zdrowe naprawdę, więc on był taki no. łaciaty, nie? Masz gdzieś zdjęcia jeszcze, nie? Mam. To byś musiał mi wysłać. Podeślę ci. Wiesz co, on był szary. Taki szary metalik, coś takiego. A, ale białe poszerzenia chyba miał jakieś, nie? To później, później. Seryjnie, to był seryjna S13. Trochę była takim śmieciuchem, w sensie mechanicznym, wiesz, tam był dolot zrobiony z rury PCV. Tam CA był normalnie. Tak. Seryjny silnik CA. Totalna seria, turbina seryjna, wszystko, tylko tam ktoś zaczął kombinować, a intercooler był zmieniony. No i właśnie ktoś wpadł na genialny pomysł, to był rok 2010,
żeby zrobić rurowanie do interkulera z rury PCV. Z kibel rury. Także no wiesz, to nie działało najlepiej. Wtedy to w ogóle... Ale wiesz, ten dźwięk robił robotę, no, tak. Wniosło po tym PCV-ale. No, jak? No. Nie, no generalnie śmieszne to były czasy, to rok 2010, no to czasy Drift Forum jeszcze, tak? To jeszcze pamiętam, jak kupiliśmy to auto i Kuba mi zakładał temat na Drift Forum i właściwie to on go prowadził za mnie, bo mi się nie chciało. Także, no ale wiesz, no wtedy były takie czasy, że jednak się, no na tych forach się działo. No, Kuba tam mocny był forumowiczem generalnie. No, tak. Dużo pisał na forach. No, tak, i to tak mocno opisywał wszystko. Tak. Nie to, że tam wrzucił zdjęcie, no, tylko tam zawsze dużo tekstu było jakiegoś. No tak, on zawsze jakoś przywiązywał do tego dużą wagę. No ja nie. Mi się nie chciało jakoś tego robić, prawdę mówiąc. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. No ważne, że miałeś ten sekretarza. Tak, był sekretarz. Nie, ale Kuba zawsze mi mega dużo pomaga przy autach i od początku mnie wspiera, także w sumie jestem mega wdzięczny mu za to. No i co? No i zaczęło się tak, no mówię, ja miałem 17 lat. Gdzieś tam, no już mega tam zajawy, wiesz, była taka zbudowana od kilku ładnych lat po tych zawodach i tak dalej. Gdzieś tam też w międzyczasie właśnie wszedł klimat Japonii, bardziej się zacząłem interesować właśnie w tym kierunku. No i dlatego też właśnie padł w wybór na Nissana, mimo że Kuba mi odradzał. Znaczy ja generalnie mam tak, że rzadko kiedy go słucham. Ja myślałem, że ty najpierw miałeś tego zielonego sedana 36. Nie. Pierwsze auto w ogóle, jakie miałem, no to była S13. No ładny początek. No, myślę, że nie najgorszy. I no właśnie Kuba mi odradzał, żeby, no bo gdzieś tam wiesz, po tych zawodach jednak wiadomo, większość to była BMW wtedy. I no wtedy już było wiadomo, że jednak BMW to jest BMW i raczej wiesz, cieszysz się po prostu bez awarii. No i dostępność części wszystkiego, nie? Tak, no wtedy tym bardziej. No, mimo, że te auta były... Nie był tak. No. Znaczy mówimy, nie mówię tyle o częściach, wiesz, takich OM-owych, ale jakiś aftermarket, no to... No wiadomo, nawet części karoserii, nie? Przy uszkodzeniu jakimś czy coś. No tak, już. Tak, no. No ale no to... I mimo wszystko, wiesz, bo gdzieś tam Kuba miał znajomych, gdzie też jeździli BMW, ale miał też kilku takich znajomych właśnie, że mieli też Nissany. I właśnie taki Emil był z Łodzi i Janek z Łodzi też, chłopaki, i oni mieli S13. I był jeszcze taki Radek też tutaj z ekipy. I o Jezu, już nie pamiętam teraz tych nazwisk i tak dalej, ale był też jeszcze taki Jareczek i on miał wulkanizację. I pamiętam, jeszcze tam przyjeżdżaliśmy, ja jeszcze nie miałem też prawa jazdy, jeszcze nie miałem S13. I to no, było o tyle zajebiste, bo oni mieli taki mały warsztacik, garażyk i zawsze tam stały jakieś JDM-y. Wiesz, to było 10 lat temu, 11 może. I tam już stał Skyliner 34. Jakaś, a to co oni budowali te jakaś, auto, tak? Wiesz co? Chłopaki mieli zajawę na japońskie auto po prostu. I gdzieś mi się mega to spodobało, bo właśnie to było, no... Klimat tego był taki fajny, że no gdzieś po prostu się w to wkręciłem. Wiesz, no on jest inny, nie? No i inny. I te auto są inne i jakoś, wiesz, ja... No zawsze lubiłem te samochody. Zresztą nawet jak jeszcze byłem x lat wcześniej dzieciakiem w ogóle, no to... Też sobie kiedyś mówiłem, że na pierwszy samochód sobie kupię Honda Civic pewnie, tak? I także gdzieś... No tym bardziej, że Kuba też. No tak, no to też pewnie, wiesz, no tak, to pewnie też gdzieś... Ja też w sumie kupiłem Hondę, bo mój brat miał Hondę, nie? I gdzieś to tym no tak, no takim to idzie zawsze. Gdzieś tam przesiąknęło. No a i oczywiście właśnie Kuba mi odradzał jednak Nissana. Nie posłuchałem go, bo tak mam, że w sumie nie za często go słucham, mimo wszystko jednak, że... Nie słuchasz, potem żałujesz. No, czasami tak. Mimo, że gdzieś tam jest jakimś autorytetem, no to często się nie zgadzamy, wbrew pozorom. To... Tak to jest z bratem. No tak, także jak zwykle nie posłuchałem go i padł wybór na tego Nissana, no pojechaliśmy razem po niego oczywiście. No tak jak wspominałem, za 7 koła chyba w ogóle kupiliśmy, także śmiech. Kurde, to jest niesamowite, naprawdę. No. A teraz z roku na rok po prostu te ceny... Teraz 40 tysięcy za śmiecia, S14 no. Jakąś czy coś. No, tak. No. Na S13 to już w ogóle jest mało. Prędzej kupisz chyba S14 niż S13 w Polsce, nie? Mało jest niestety. No ale no to już lepiej nie będzie. Zresztą ceny tych od Japonii teraz już są takie, że masakra, no. No i co? No i kupiliśmy tego Nissana. No i okazało się, że no... Kuba miał rację. Niestety trzeba było kupić BMW.
Ale z 13 chyba coś tam pojeździłeś, bo wiesz, chyba był jakiś filmik na wyrazowie, jak ci się uczyłeś jeździć. Tak, znaczy nie? W ogóle ze 13 to były super czasy i mega miło to wspominam. I to Kacper też chyba wtedy z tobą zaczynał, nie? Kacper jest ode mnie rok młodszy, więc auto kupił później trochę, ale też jeździliśmy po wyrazowie jeszcze nie mając prawa jazdy. W ogóle ja to było tak, pamiętam też, bo to byłem w liceum jeszcze. Zdarzało się tak, że na przykład, nie wiem, w piątek po szkole Kuba podjeżdżał pod szkołę z 13, ja wrzucałem plecak i jechaliśmy na wyrazów. I kilka razy, no nie wiem. Ale to co, wyrazów był wtedy taki otwarty, że mogłeś sobie po tak, prostu wjechać no, i jeździć. To było tak? Właśnie o tyle fajne, że tam po prostu wpadałeś od czapy, że tak powiem, wiesz, kiedy chcesz w środku tygodnia i albo ktoś jeździł, albo był pusty tor, wjeżdżałeś sobie po prostu i jeździłeś. Tym i, bardziej, że wyrazów no. Miał mega klimat, nie? Taki swój. No mega, no czy wiesz, on zawsze był dziurawy, brzydki i tak dalej, i nierówne pobocza, ale no tam pierwsze swoje kroki stawiałem w tym miejscu, tak? Także mega mi o to wspominam. Pewnie jak większość, nie? No, z naszych lat myślę, że tak. No. Także... O Jezu. Jacek się w sumie jeszcze załapał na wyrazów, nie? No, to już były takie ostatnie podrygi, że tak powiem. To była. No. Ale no mega fajnie. Znaczy wiesz, to był totalnie nawet nie tyle jazda w drifcie, co w ogóle jazda samochodem. No, nie oszukujmy się, wiesz, no, nie mając prawka, ja tam jednak jestem mimo wszystko trochę bardziej rozważny chyba niż Kuba. I jakoś no nie miałem takich, wiesz, akcji, że gdzieś tam jakimś autem kupionym skądś tam jeździłem po wsi i tak dalej. Tylko no u mnie wcześniej był quad. Ja z kolei miałem quada Honda TRX 400. To jest ośka, taka sportowy quad. I no to tym sobie jeździłem, tak? I to dość kilka lat też tam się bawiłem w trochę wkłady. No ale autem, wiesz, gdzieś tam jeździłem sobie u nas poza miastem, że tak powiem, bo my mieszkamy poza miastem. I no ale no to, wiesz, nie umiałem jakoś super jeździć samochodem, więc na dobrą sprawę to nie były nauki driftu, tak? Od razu, tylko od razu był, wiesz, drift. I jazda też, to szkolenie trochę takie, no wiesz, no teraz ktoś jeździ samochodem, uczy się driftu, wcześniej ja tak miałem, wiesz, trochę jednego i drugiego od razu, że tak powiem. Także no śmiesznie, ale bardzo miło to wspominam, wiesz, jakieś totalnie pierwsze kroki, bączki, później jakieś tam pojedyncze zakręty, później jak się udało zrobić przekładkę, to Jezu, co to w ogóle było. Także no śmieszne. No i ten Nissan, co w sumie z modyfikacji, no to najpierw oczywiście zaspawaliśmy dyfer, tak. On na Insigniach był, nie? Później. Wiesz co, on seryjnie, jak ja go kupiłem, to on był na jakichś Borbetach, takich złotych, pięcioramiennych, nie pamiętam. Borbertach. No jakieś takie koło, wiesz, przeciętne, ale jak tam się wypolerowało rant, bo to było jednoczęściowe koło, ale miało takie z rantem, to nie wyglądało to najgorzej, nie? Później wyleciały jakieś tam flary takie czarne, ale to nie były takie zwykłe flary, takie wiesz, te poszeszki najbardziej popularne. Tylko takie panele już bardziej. Nie, nie, to były flary, ale one były takie trochę wydłużone, że zachodziły aż do progu i do zderzaka. A, czyli coś z tyłu rocket bunny trochę takiego. No, może, ale takie bardzo delikatne. Takie no flara tylko taka, wiesz, dopasowana jakby, dedykowana pod samochód. Nie wiem skąd to mieliśmy, chyba od Binia gdzieś tam jeszcze, no to było 10 lat temu, nie pamiętam. No i jakoś tam to wyglądało. No później trochę większą glebę zrobiliśmy tam i to auto posadziliśmy na 15 szerokiej stali, różowych. A to pamiętam, że tak, no to był taki etap, że był taki etap później, że już miałem założone zegary podciśnienia, temperatury. A to na 15 dobrze się musiało jeździć tym, co? No fajnie się jeździło, tylko że kurczę, była taka gleba, że wydech tam się oparł o ziemię i gdzieś tam zresztą później podeślę ci foty u nas gdzieś tam pod kościołem robione. I no właśnie było tak, że ten wydech się oparł na ziemię i później jeździłem, też był taki setup, że z przodu miałem 17 i z tyłu 15 do upalania i przez pewien czas tak jeździłem. No i później to zmieniliśmy turbinę na GT28 chyba RS to było. Znaczy najpierw zmieniliśmy turbinę na S14, czyli ten GT28, a później od znajomego pożyczyłem w ogóle GT28 RS. I no to był przeskok mega. Mieliśmy, znaczy wystrojone, to dużo powiedziane. To auto nie było wystrojone, było po prostu zrobione na pałę. Natomiast był dmuchnięty jeden bar.
tam doładowanie, więc to jak na CAT całkiem nieźle. No i ono jechało naprawdę żwawo. To około 300 koni mógł mieć, nie? No myślę, że nie, tak później bardziej z 280, 260. To 280 to jest około 300. No. To dobra. Ale no nie, no na pewno więcej niż 300 nie było, no, no, to tak era bardziej 250, 80 może. Bo cała seria ile ma? 170? Nie mam pojęcia. 180? No chyba poniżej 200. No chyba tak. Koło 200. Koło 200, nie? No, no ale wiesz, to jest lekka buda. Lekkie auto i fajnie się tym jeździło. No za tym bardziej jak tam jakąś wydmuszkę miałeś tak. Jeszcze, nie? Nie miałeś tam wnętrza, nie? No nie. No. No właśnie, i to wiesz, takie teraz w ogóle bym zupełnie inaczej zrobił, tak? No wtedy jakieś jednak były te naleciałości z zawodu, więc pierwsze co w ogóle jak auto przyjechało do nas, to było wyrzucenie wszystko wycinamy szyby. No może nie aż tak, ale wiesz, wszystko wyleciało, bo no, uważam, że teraz bez sensu, no oczywiście. Ale no wtedy były takie czasy, tak? Człowiek tak jakoś miał trochę inne naleciałości. Znaczy, wiesz co, bo to chyba trochę też tak było, że miałeś zajawę, jak miałeś taki pusty samochód w środku, no, i tak, no, czułeś się, że to sportowy to wóz, nie? No, no. I w ogóle. Ja też pamiętam, że miałem taki etap, że w Del Solu nie miałem, wiesz, plastiku wnętrza tam, no, czy coś i tak. Nie, no bo to, wiesz, no to jest taka zajawa. No ja pamiętam pierwszy dzień, jak tylko auto przyjechało do nas, to było prute wszystko z środka, tak? W sumie w Typerze, jak kupiłem Typera, też pierwsze co zrobiłem, to kanapę z tyłu wyrzuciłem. No, wiesz, kanapa kanapą, tak, ale wyjmowanie, wykładziny i wszystko, nie, no to jest tak, bez sensu, tak? Po co to robić, no. Także, no, no ale tak było zrobione i tyle. Także no autem się w sumie cieszyłem. Kurczę. I to był, mówiłem, że kupiliśmy w 2010 roku, a żeby cię nie skłamać, później auto, aha, no bo stwierdziłem, że kurczę, no coś już tam, wiesz, trochę do przodu ze skillem poszliśmy i Kuba ciągle jeździł w zawodach, ciągle jeździliśmy po tych imprezach i tak gdzieś stwierdziłem, kurczę, może też spróbuję swoich sił i wiesz, zrobiliśmy klatkę w Nissanie, w Ireco. No i wtedy... No, czyli on w gruncie rzeczy to w pewnym momencie już był mocno doinwestowany, nie? Znaczy ciągle było CA, wleciał tam jakiś hydrauliczny ręczny, tak, żeby trochę było lepiej. Później trochę też wizualnie się bawiliśmy, kupiliśmy body kit, to jeszcze wtedy, no Jezu, to było dawno temu, to jeden z pierwszych w ogóle tych originów, bo wtedy Jankowski jeszcze jeździł, Piotrek Jankowski jeździł S13 w zawodach i no właśnie... To z czego bacon git zrobiony był, tak, nie? Tak, tak. No, ja w ogóle śmieszna sytuacja, bo chyba było tak, że ja kupiliśmy, nie wiem od kogo kupiliśmy ten body kit, chyba od autora, autor, była taka firma. A ta BMX jeszcze wtedy nie była? Nie. No i to wtedy to w ogóle chyba było tak, że ten body kit Binio odbijał ode mnie. A, okej. Okay. Także to w ogóle 100 lat temu, tak. I no w każdym razie auto miało ten body kit tego Origina. I co? No i poszerzenia też założyć im przód, tył. No i wtedy już były insignie. Także trochę tam więcej gleb było. Auto było już na 17, tak, spasowane w miarę, jak na tamte czasy, chyba nie najgorzej. No i padła decyzja, że wystartujemy w zawodach w Drift Open. To były moje pierwsze i jedyne zawody. A co, nie poszło? Wiesz co, wtedy stwierdziłem, że to jest totalnie nie mój klimat. Znaczy, ja nie jestem dobrym kierowcą, przynajmniej ja tak o sobie uważam, że nie jestem mistrzem kierownicy, jeżeli chodzi o drift i wtedy tym bardziej nie byłem. Ale wiesz co, no radziłem sobie, potrafiłem, wiesz, na przykład cały gdzieś tam tor przejechać bokiem, połączyć zakręty i spoko, tak? Nie było problemu, no ale wtedy to było na Toruniu. Tak się spiąłem, po prostu, wiesz, sama formuła tego, że najpierw czekasz ileś godzin. Wiesz, jak dochodzi ci moment rywalizacji, zawsze dodatkowy stres dochodzi gdzieś tam. No tak, ale to było, wiesz, jakoś tak spotęgowane tym, że my to auto oczywiście robiliśmy, nie wiem, wtedy chyba nie spałem, to też jakieś, no chyba liczyliśmy, pamiętam, nie wiem, wyszło, że 3 dni chyba nie spaliśmy, tam 50 ileś godzin, tak? Więc jedziesz na te... To u was to norma przed imprezą. No jest tak, no niestety. I, a w ogóle jechaliśmy tym autem na kołach, na Toruń. Także no też śmieszna wyprawa, wiesz, auto złożone gdzieś tam.
taki znajomy mi je z Łodzi składał. Były jakieś tam patenty porobione, wiesz, nowe skręty, wszystko, także w sumie dużo było rzeczy nowych. Ja tym autem sobie tam na treningu pojeździłem, ale to też było takie, wiesz, czekasz godzinę, jeździsz 5 minut i no, człowiek zestresowany. No i do tego stopnia byłem spięty, że nie potrafiłem bez kitu połączyć dwóch zakrętów. Totalnie jakbym pierwszy raz był w samochodzie. No masakra w ogóle, tak się spiąłem. Jeszcze w międzyczasie zjeżdżając z toru mi się wypiął drążek kierowniczy. Końcówka drążka kierowniczego była zrobiona na unibolach, oczywiście bez żadnego zabezpieczenia. No i jakiś tam luz złapał, wiesz, ta tule i po prostu wypadła i koło mi stanęło 90 stopni w bok. I wjechałem w budkę z ochroniarzem. Dlatego później nie miałem jednego świata w Nissanie. No i gość wyszedł z budki, mówi: 30 lat tu pracuję, ale jeszcze nikt mi w budkę wjechał. Także no, wszyscy się ze mnie śmiali, ale to było akurat totalnie niezależne od tego. No, ale tak później pomyślałem, że dobrze, że się nie wypięło w drodze na przykład. No ale mówię, strasznie się zraziłem do tego. W ogóle stwierdziłem, że nigdy więcej. Totalnie nie mój klimat, totalnie nie to, co chcę robić. I tym bardziej, że wiesz, później miałem taki kontrast, bo Turbo Killers chyba organizował, oni takie cykliczne. W Toruniu też, tak, nie? Tak, oni tam w Toruniu oni robili takie, to były takie kampy, wiesz? Bo, no, no. Właśnie oni robili to w takim klimacie, że robili pojeżdżawkę, tam się zjeżdżałeś już od piątku, dwa dni sobie upalałeś, sobota, niedziela. Mega spoko opcja i wiesz, byłem po Toruniu, nie? Po tych zawodach Drift Open i wsiadłem w auto, ten sam tor, ten sam samochód. Już normalnie i cały tor od strzała, wiesz, przejechałem bokiem i po prostu no mówię, że to chyba w ogóle jest nie dla mnie i wiesz, nie dość, że tu sobie na lajcie pojeździłeś 10 razy więcej, tak, spokojnie z ziomkami, bez stresu i spędziłeś tak czas, że no, miałeś z tego więcej frajdy i jesteś wyjeżdżony, więc no wtedy już gdzieś, wiesz, w głowie się pojawił ten pomysł, że no to jest forma, w której jakby chcę to robić dalej, tak? No i gdzieś tam później, wiesz, sukcesywnie do tego dążyliśmy i też myślę, że w ogóle, no, wiesz, jakby wcześniej nie było czegoś takiego, że, znaczy według mnie przynajmniej, jak jeszcze byłem dzieciakiem te 10 lat temu, że drift dla mnie to były zawody. I zawsze tak było po prostu. I dopiero gdzieś później właśnie po tych takich pojeżdżawkach, wiesz, zrodziła się ta koncepcja, że kurczę, no można robić to inaczej, można to robić w ogóle na lajcie. I w takim klimacie, wiesz, na chillu w ogóle. I jakby no... Znaczy wiesz, może to jest też kwestia tego, że wtedy w tamtych czasach, jeśli już gdzieś faktycznie zobaczyłeś ten drift, to widziałeś go zawsze w formie zawodów, nie? Czy w internecie, czy w telewizji jakieś przebitki, jak się pojawiały na przykład, czy coś na jakichś motoryzacyjnych kanałach, to zawsze to było wszędzie pokazywane jako pewien rodzaj motorsportu, nie? Tak. Więc tak, no to pewnie to, wiesz, było to właśnie, że nie myślałeś, że można robić to inaczej jeszcze, znaczy, nie? Wiesz, znaczy ja bardzo miło wspominam te czasy zawodów, bo to jednak było mega fajne i wiesz, mimo że to oczywiście są niby zawody, rywalizacje i tak dalej, no to mega fajne jakieś relacje się nawiązało z tymi ludźmi i naprawdę wiesz, wszyscy traktowali cię mega swojsko i tak no z dystansem, że po prostu się tam człowiek dobrze czuł, tak? Nieważne z kim rozmawiałeś, czy z jakimi zawodnikiem. Właśnie, wiesz, ta zajawa jednak łączy, nie? No to... Tak, i to było mega fajne, ale no mówię, gdzieś ja spróbowałem swoich sił i no totalnie jakby stwierdziłem, że to jest nie dla mnie i nadal tak uważam. I teraz nawet te chłopaki od nas, czy Jacek, czy Kasper, czy Kuba gdzieś tam mają zajawę, że a wystartujemy sobie w Drift Open, czy coś. Ja nie mam. I nie wiem, czy to jest... Mimo, że oni nawet jadą i mnie namawiają, to ja wiem jakby z czym to się je i no nie wiem, jakoś nie czuję zajawy, wiesz, także no totalnie... Znaczy, mógłbyś sobie popsuć smak. No, nie wiem, jakoś tak totalnie, nie wiem, czy przez to, że się aż tak zraziłem, nie czuję w ogóle... No, może tak być, tym bardziej, że to był pierwszy raz, to wiesz, tam jakieś... Nie wiem, ale wiesz, to mnie to przede wszystkim męczy. Może masz przed oczami tego ochroniarza coś? Tak, jakby biega z budki, to robisz zakręt, nagle ochroniarza widzisz przed oczami. No, trauma. Nie, ale przede wszystkim w zawodach mnie wkurza to właśnie, wiesz, to takie, że teraz w tej chwili jedziesz, jest twoja kolej i nieważne, czy auto masz sprawne, czy nie, tego przede wszystkim nie lubię i to mnie gdzieś męczy i uważam, że to jest nienaturalne i jakby, wiesz, no, dlatego rezygnuję z tego. No i co? Później
Po tych zawodach jeszcze trochę S13 miałem. No ale właśnie, i jakby tutaj ciągle była, wiesz, ta naleciałość z zawodów i tak dalej, że kurczę, no fajnie byłoby mieć coś mocniejszego, coś inne auto, tak? No i stwierdziłem, że dobra, sprzedajemy S13, bo był plan, żeby tam swapować 2JZ-a albo coś, ale no nie wiem, mówię, tak pomyślałem, a może kurczę, poszukamy czegoś gotowego, wiesz, sprzedam S13, może uda się dobrze sprzedać, kupimy coś już ale gotowego. Ale w sumie S13 sprzedawałeś jako normalnie sprawne auto, tam nie było tak, że sprzedałeś się, bo coś się zepsuło. Ja w ogóle sprzedałem za dobrą kasę, udało się sprzedać i później żałowałem, że sprzedałem. Przykro mi było bardzo. Zresztą Kuba oczywiście mówi, żeby nie sprzedawać, też go nie posłuchałeś. To tam sentyment, pierwsze auto. Tak, nie? No, tak. No, to też działa gdzieś tam zawsze. No i to co? To był chyba 2013 rok, wydaje mi się. W wakacje jakoś sprzedaliśmy ten samochód. No i później, wiesz, szukaliśmy innego auta. I a w ogóle to było tak, że... No to był 13, bo my się jakoś poznaliśmy w 13 chyba... Na mapecie, albo w 14 chyba. Jak jeszcze miałeś sedana tego zielonego, tak, nie? Tak, 36. No dość długi czas. Też mi ją wspominam. No to był już taki typowy stenskar, tak? No ale jeździłem tym na studia, normalnie na uczelnię, także jak na daily miałem po prostu. No, ale właśnie Nissan był sprzedany i jakby wiesz... A, no właśnie, no i wtedy już jakby, nie wiem czy kojarzysz Adrian Pelc, taki ziomek, co startował w zawodach kiedyś. Nie, chyba nie kojarzę. Z Bielawy chyba oni byli. Nie kojarzę, nie. Wiesz co, on miał takiego, generalnie chłopak wtedy był chyba najmłodszy w stawce, albo jeden z młodszych. I no strasznie ogarniał jazdę, miał naprawdę mocnego skilla i on jeździł, zbudowali w ogóle, to wtedy wiesz też jak na Drift Forum opisywał, no to jak ja czytałem, opis tej jego auta, no to był dla mnie w ogóle jakiś kosmos, to był Skyline R33. No i on później ten samochód z jakichś przyczyn chciał sprzedać, nie wiem czy zmieniał furę, no i my chcieliśmy kupić i to już było tak nagrane, że wiesz, że bierzemy ten samochód, ale coś tam jeszcze, no stwierdziliśmy, że dobra, wstrzymamy się i ktoś inny go kupił. A czyli w sumie 14 nie była pierwszym wyborem? Nie, totalnie nie. To był przypadek w sumie, ale generalnie, no już wiesz, mega byłem nakręcony na to auto i no ono było naprawdę porobione. Wszystko, od A do Z. Kompletny silnik kuty. W tym GTR-ze, tak? W GTR-ze, no. Tam miałeś RB25 chyba. Tam nie pamiętam, ile było zrobione chyba z 500 koni w tym aucie od razu. No wszystko totalnie mega profi, wiesz, na oryginalnych częściach, także na tamte czasy to był w ogóle kosmos. Ten samochód był mega dobrze przygotowany. No nie udało się w każdym razie. Ktoś inny go kupił. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. No i później trochę zaczęliśmy szukać innych aut, tak? I no to tak... Ale wiesz, cały czas gdzieś JDM był, tak? Tak, był JDM, ale właśnie to był moment, gdzie prawie też już o włos kupiliśmy E92 M3 od Dominika Kaczmarka. Nie wiem, czy kojarzysz, może nie, z zawodów. Znaczy wiesz co, ja nie znam za bardzo tej zawodowej sceny z tamtych czasów. W każdym razie no, Dominik Kaczmarek też bardzo dobry kierowca, on miał właśnie 92 M3. M3 normalnie z silnikiem tym S65, tak? Tym z oryginalnym Z92. Mega fajnie przygotowany samochód, wiesz, porobiony pod zawody typowo. Ono było takie, to było czarne BMW w okleju Liqui Moly. Nie wiem, czy kojarzysz. No, a, kojarzysz. To kojarzę. Takie kojarzę, duże skrzydło tak, miało tak, niebieskie. Kojarzę, no. Teraz kojarzę. No. I ono było spoko o tyle zrobione, bo no, silnik był seryjny, ten silnik w ogóle mega się nim jarałem, bo jeszcze jak miałem S13, to był plan, żeby ten silnik zesłapować do mnie. To też trochę profanacja, no ale takie... Nie, to nie jest tak, profanacja. No nie wiem, ja uważam, że trochę jest. Nie jest. Także były takie plany, no bo też właśnie na zawodach się mega zajarałem, bo Włodar, nie wiem czy kojarzysz, Mateusz Włodarczyk, pomarańczowy E92, miał właśnie ten silnik i po prostu tak to auto jeździło. Tak, to auto, no. Tak podawało strasznie i mega się jarałem, że ten silnik, wiesz, seryjnie się kręci tam do chyba 8500 obrotów. V8. To jest ten motor, co Majki ma teraz w tym? Tak. No bo to jest seryjny motor Zemy. No. Także mega się tym jarałem, mega to chciałem. No i później się trafiło to BMW. Ale coś tam oczywiście też nie poszło. Za długo się zastanawialiśmy. Później stwierdziliśmy, że nie. No i tak temat minął. No i później szukaliśmy tego samochodu. Nie było nic.
I w końcu się jakoś przed Bożym Narodzeniem chyba to było. Przeglądałem o Elixa, czy tam wtedy Allegro. No i się trafił S14 z Poznania. I no też mega się nakręciłem na to auto. Może niepotrzebnie, bo auto chyba nie było aż tak super, jak myślałem. W każdym razie no pojechaliśmy chyba, to było między świętami a Sylwestrem do Poznania. No i wróciliśmy z samochodem. Ale to też był już taki driftowóz, tak, nie? Wiesz co, ja chciałem kupić coś już wstępnie gotowego, takiego mocnego. Teraz uważam, że to był błąd. Nie polecałbym komuś iść moją drogą drugi raz, ale do tego wrócimy. W każdym razie kupiliśmy ten samochód. Mega byłem zajarany. I to w ogóle, jeżeli się nie mylę, była pierwsza S14 z 2JZ w Polsce. Robił je wtedy, to był taki ziomek z Poznania, zresztą znajomy Foresta. Forest tam coś trochę pomagał, natomiast to było, wiesz, totalne przecieranie szlaków jeszcze tak wtedy. No i to auto do tej pory gdzieś jeszcze jest temat chyba na Tuning Forum, jak sobie wpiszesz coś tam. A to odnajdziemy. Idzie znaleźć, no. W każdym razie, no tam był 2JZ GE, który zresztą jest do tej pory. To jest ten sam motor cały czas. Tak, no my kupiliśmy to auto w 13 roku, a tam chyba słaby był robiony w 10. Także no, kupę czasu, tak? No tak, ale ja kupiłem to auto, wiesz, no, z myślą taką, że kupimy coś gotowego, wiesz, to już nie będzie tyle roboty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to okazało się totalną bzdurą, bo w tym aucie do tej, od tamtej pory jest, chyba nie ma żadnej części, która była. Oprócz bloku. Więc no to była totalna bzdura. Auto przede wszystkim było zrobione, ono miało turbinę Holseta HX40, czyli wielka locha z tira. No. Ale wtedy ten Holset był modny, nie? Modny, bardzo modny. Ja uważam, że to było bez sensu, Kuba się tym jarał, bo wiesz, turbina wstawała przy 4 czy tam 5000 obrotów i urywała kręgosłup. I to było o tyle beznadziejne, że to totalnie ten silnik nie był elastyczny. No i ja pamiętam, jak tym autem wróciliśmy gdzieś tam do domu, ja już się nim przejechałem tak na spokojnie. No to kurczę, pierwszy raz żałowałem, że to kupiliśmy, bo się bałem tego samochodu. Bo to naprawdę było tak, że jechałeś sobie powiedzmy 120, 130, 140 i ona z gazu po prostu, wiesz, jak turbo wstawało, gubiło trakcję i mieliło tak na czwartym biegu, tak. A to wtedy na tamtym setupie ile tam było mocy? Tam było około 500 koni zrobione. Tylko wiesz, no charakterystyka tego silnika była taka, że było nic i nagle, wiesz, strasznie leciało do góry, więc auto było dramatyczne. Ja się zraziłem do tego samochodu, mówię, kurczę, co my zrobiliśmy w ogóle, to jest totalnie bez sensu, tak? Po co mi to? I no ale gdzieś tam pojechaliśmy na tor Jastrząb, bo wtedy w ogóle właśnie Jastrząb chyba jakieś miał swoje początki i było coś takiego, event taki jak, to chyba był trening driftu z Karoliną Pilarczyk, coś takiego. No, były dwie takie edycje, no obydwu byłem. No i wtedy już zajarałem tym autem, że jednak mówię, kurczę. Driftuj z królową. To jest. No Karolina była tam oczywiście, ale mega przyjemnie się jeździło. Wiesz co, wtedy pierwszy raz na tym torze, no to był rok 14. Bo ona w ogóle chyba na początku mocno promowała Jastrząb, nie? Tak. No bo to były początki tego toru. Pamiętam jeszcze, mam też zdjęcia później, mogę ci podesłać. Wiesz, tam jeszcze nie było trawy, było wiesz, ziemia i asfalt tylko. No ale wtedy się mega tym autem zajarałem. Dlatego, że wiesz, tor był mega szeroki i auto było mocne, więc no po prostu to grało ze sobą, tak? Mogłeś wykorzystać tą moc i fajnie się pobawić tym samochodem. No i poza tym... No ten... i tam jak pojeździłeś, to jednak zmieniłeś zdanie, że tak, zakochałem że jest się w tym aucie, no. Mega, mówię, kurczę, fajnie, że jednak... To jednak po prostu, wiesz, gdzieś tam... Trochę znaczy, na początku wiesz, no, co innego, jak wyjedziesz na ulicę i faktycznie no. przyciśniesz i tam no. gdzieś ci zgubi tą trakcję, co innego, jeśli chcesz tą trakcję zgubić. No nie no, ale mega fajnie wtedy się cieszyłem. Ale to że, dobra, a jak masz takie porównanie, no. No załóżmy, że miałeś tam te 280 koni w S13 i tutaj miałeś okolice 500, łatwiej się jeździ taką większą mocą? No tym bardziej, że to był mniej więcej twój początek, tak czy siak, nie? Czy łatwiej? Z taką charakterystyką nie, ale mi wtedy dawała więcej frajdy. I no powiem ci, że no mega byłem zajarany, wiesz, wtedy to jeszcze... Ale to nie mogliście jakoś tego wystroić inaczej, żeby, wiesz, ta charakterystyka trochę inna była? Czy no, przy tej turbinie nie dało się nic nie, zrobić? Nie, przy tej turbinie nie dało się nic zrobić, ponieważ no to jest... No ta 40 jest taka wielka, że wiesz, żeby napędzić spalinami tą turbinę, no to ona jest...
wiesz, montowana w, tiru, w tirach, gdzie masz silnik 12 litrów czy ileś. I to nie jest sportowa turbina. Nie, no, ja pamiętam, też, że ona... ten, jak w Pierce Performance robiłem Del Sole i chłopaki tam też robili te driftu V36, to tam Andrzej Szustak chyba miał tego Holseta V36, to tam wiesz, maska wycięta, żeby ta turbina się zmieściła. No, wiesz, wielka turbina i no, jakby no wtedy stwierdziliśmy, że dobra, no to nie ma sensu. I no generalnie to auto nie było wystrojone na niczym, wiesz, to znaczy na niczym. No tam miałeś zwykły piggyback, tak, z EMU. Nie było na standalone żadnym podstawionym, tylko zwykły, wiesz, na śwince zrobione. Więc no to szału nie było, że tak powiem, tak, cały czas. Znaczy o dziwo, jak je kupiliśmy, tam wiesz, zrobiliśmy trochę skręt, bo tam była straszna jakaś rzeźba. Poprawiliśmy kilka rzeczy, no to auto jeździło. Jeździło i wszystko było spoko, także fajnie. No i gdzieś tam później co? Padł pomysł, że dobra, trochę zmienimy tą turbinę jednak, no bo to jest, mi się tym źle jeździło. I padł wybór na Chińczyka jakiegoś, z FMIC wtedy chyba. Czy to jeszcze nie było FMIC, to było jakieś, no nieważne, jakiś inny sklep taki z parcami, teraz już go nie ma. No i wiesz, generalnie padł problem, kurczę, komu ten samochód oddać, tak? W Łodzi gdzieś tam go robiłem, w jednej firmie, wtedy no nie poszło im to za dobrze, generalnie sytuacja była taka, że pojechałem na Jabfest autem, które nie działało, zabraliśmy na lawecie samochód, który wiesz, mieli zrobić, naprawić, przygotować. To był czas, jak on jak wyglądał, on był szary jeszcze wtedy, tak, nie? On był, jak ja go kupiłem, to on był srebrny. Znaczy w ogóle to jest śmieszna sytuacja, bo ten Nissan, nie wiem, możemy zaraz policzyć, ile miał kolorów. Fabrycznie on był fioletowy. W ogóle on gdzieś był z Liechtensteinu. Ten ziomek go kupił do Poznania. Czyli był fioletowy. Później przemalował go na biało. To jest drugi kolor. Później był srebrny. To jest co drzeć tam. No. Później był srebrny i takiego go kupiłem. Później ja go pomalowałem na fioletowo, co ludzie myśleli, że to jest czarny. Nie, a nie wcześniej był, nie był szary? No to srebrny był. Nie, no szary to był, nie, szary. Srebrny. Tak? No taki metalik. Czyli był tak, fioletowy, biały, srebrny. Wydawało się, że on miał taki myśli szary kolor. Myśli szary to była S13. A, okej. Okay. No on był obu srebrny, taki metalik. Czyli srebrny to był trzeci kolor. Później był przez chwilę biały, bo miał założone poprzednie drzwi nie z laminatu, bo ja go kupiłem, to był laminatowy, ja wróciłem później do metalowych i zanim go pomalowałem, no bo jeszcze wtedy front zmieniałem na zenki. Właśnie, a czemu na zenki? Nie wiem. Znaczy wiesz co? Chyba dlatego, że jeszcze jak byłem dzieciakiem, to mega się jarałem S14 Matta Powersa ze Stanów. Nie wiem, czy kojarzysz. No, kojarzę. No to był chyba rok 2007 może? A on miał po prostu ten samochód, bo on sobie startował też w jakichś zawodach. To chyba zaczynał w Formule Drift. No to chyba w ogóle był początek jeszcze Formule przed, Drift, nie? No. I no to był rok chyba 2007, a wiesz, on miał samochód po prostu na takiej mega glebie. Worki miał w ogóle VSXX-y złote z jakimś Edge'em, Drantem, sorry, do takim wiesz już poważnym jak na tamte czasy. Auto było w ogóle w zielonym brokacie. Maskę miał w innym kolorze, jakimś fioletowym. No mega się tym autem jarałem i wiesz, no to było tak jak mój kurczę, no jakbym kiedyś chciał auto, to bym chciał w takim klimacie zrobić. No i akurat on miał zęki, tak, i wybór padł, że no chyba głównie dlatego. Później jeszcze Mark z Fadlejsa też miał S14, tylko że on miał właśnie z Rocket Bunny i też była zęki. I no i dlatego właśnie też jakby się tym autem jarałem i wiesz, stwierdziliśmy, że dobra, robimy to zęki, poza tym wszyscy... A ciężko było tego front swapa znaleźć? Nie. Nie. Bardzo łatwo. Poza A tym, masz coś zapasowego? Nie. To jest problem, no. Ale nie, no, to z tym jest problem, fakt. No. Ale wtedy akurat się cieszyłem, bo lampy od, wiesz, S14 kołki, czy tam kółki sprzedałem dużo drożej niż kupiłem tamte, więc mega spoko, tak? No bo wtedy, wiesz, wszyscy chcieli mieć. No bo co tam tylko lampy i grill zmieniasz, tak? Lampy, i grill, maskę. No błotniki, maska, tak, zderzak no, też tak. Jest inny niestety. No to i w nie, ogóle, no kurde, to i jest w ogóle duże mocowanie lamp, jednak, mocowanie, bo w S14, generalnie w S-Chassis masz tak, że jakby seryjnie masz takie mocowania podłużne z przodu i one jakby trzymają lampy na takie kołki. Mm. No i generalnie S14A, a S14 zwykłe, no to tam jest różnica w ogóle w tych metalowych mocowaniach, tak, więc tam trzeba było rozwiercać i tak dalej kombinować, no ale to spoko. Generalnie lampy od S14 zenki są troszkę niżej.
zamontowane. Tak, z tego, tak mi się wydaje przynajmniej, że tak jest. Że musieliśmy, wiesz, trochę... Ale to znalazłeś cały ten front row w Polsce? Czy ściągałeś z Japonii gdzieś, czy coś? Nie, od Jomka kupiłem z Łodzi. Okay. Także pod ręką w sumie wszystko było i także mega spoko to się udało ogarnąć. Czyli tak. Dawaj tę listę. Fioletowy, biały, srebrny to kupiłem. Później była znowu biała, no bo miała laminaty i tak dalej, ten rocket bunny. Mhm. Później była fioletowa, ale inna taka, ta sherry. Fioletowa, wiesz, to co w Opolu miałeś. Ta tu tak, z Kleismanem rozmawialiśmy. I czerwona. Czyli to już jest szósty kolor tego samochodu. Śmiesznie. No generalnie jak to auto kupiliśmy, no to ono... Poza tym, że mechanicznie tam było dużo rzeczy do robienia, no to wizualnie, nie wiem czy kojarzysz, że to auto wyglądało jak... Kurde, nie, no ja pamiętam jak... z forum racizmu, jak kupiłeś je i wrzuciliście tam zdjęcia, to... No największym problemem tego auta był jego tył. Bo poprzedni właściciel miał gdzieś taką wizję, żeby to poszerzyć. Tam były jakieś mocno wycięte błotniki, nie? Wycięte nie były. My je wycinaliśmy, bo się nic z nimi nie dało zrobić. A, okej. Okay. Wiesz co, wizja była taka, że wiem, właściciel chciał szerokie auto, zlecił to Abmaxowi. Abmax wtedy jeszcze takie, wiesz, początki. I no, kurde, poszerzyli ten samochód mocno, ale te nadkola były tak tragiczne, że one się poszerzały, wiesz, nie jakby tak jak teraz, że górą, tylko poszerzały się już z linią progu. Także próg nie szedł prosto, tylko on już był, wiesz, trójkąt wspawany i rozszerzał się z linią progu i tył tak samo. To auto wyglądało jak Batmobil. Dramat. I wiesz, no nic się z tym nie dało zrobić, bo jakby to całe bady było zrobione takie, że miałeś i progi, wiesz, przystosowane pod te poszerzenia. Bo ale te progi pospawane były z blachy. Nie, tak, znaczy... Czy laminat? Progi były laminaty, zderzak przedni był nie najgorszy. Tylny w ogóle nie miał wycięcia na tablicę. To był już taki... Tak gładki był? No. Masakra. To był taki, wiesz, stylizowany na jakiegoś Origina czy coś takie. No proste te zderzaki. Bardziej na Riggera chyba. Chyba tak. No, dramat ten samochód, wiesz. Najgorsze, że on z tyłu wyglądał jak Batmobil. Naprawdę. Był szeroki i taki, wiesz, że nie było widać kół od tyłu i od przodu, jak patrzyłeś, nie? Taki był strasznie ogólny. No wiesz, bo to był... Dystansu się wkładało 30 centymetrów. No i tam było po prostu, wiesz, nawalone szpafi i chyba, nie wiem... Ze 4 centymetry stwierdziliśmy, nie, no nie da się z tym nic zrobić, po prostu wzięliśmy szlifierę, wycięliśmy wszystko. To masz tak naprawdę wycięte tam tak, całe poszydzie tak. Z tyłu. No nie? Jak też mogę ci później podesłać zdjęcia, masz totalnie, kończą się drzwi, zaczyna się błotnik, masz dosłownie, nie wiem, 2 centymetry blachy i masz wycięte wszystko całkowicie. No i później były dospawane takie wiadra, wiesz, poszerzenia, żeby po prostu trzymały laminat. Tam jest nie? Tak blacha tak. No. Żeby po prostu, wiesz, trochę trzymały poszerzenia z laminatu i też je rozpychały, żeby było szerzej. No i wtedy miałem właśnie ten body kit rocket bunny, fejkowy oczywiście. I co? No i później jakby chciałem to auto pomalować. Jakoś inaczej niż wiesz, niż czarny czy coś, no bo Kuba miał czarne samochody zawsze. Znaczy oprawca był czarny i Emma też była czarna. No i jakoś tak się z Kleismanem zgadałem i padł pomysł, że no dobra, to jest w sumie tak się zgadzaliśmy, wiesz, w tym co jakby w spojrzeniu na samochody i w ogóle na drift wtedy. I tak wiesz, mega się nam zaczęło fajnie gadać razem i w ogóle mówi, no dobra, to weź, ja ci pomaluję ten samochód, tylko przywieź go do mnie. No dobra, bo Kleisman wtedy czerwony jeszcze miał z 13, nie? Tak, miał czerwony i wtedy stwierdziliśmy, że dobra, sobie robimy fury takie podobne i w ogóle Kleisman wtedy chyba pierwszy w Polsce takie na naszej tej scenie grassrootsowej, powiedzmy. Kupił w ogóle 18 i trzyczęściowe, wiesz, skręcane i założył tam 6-calowy rant z tyłu. No to było to blicy, na tam... nie? Nie, to były chyba... Cerberusy? No tablicę potem. Nie, kurczę, to nie były Cerberusy. Kurde, nie wiem, to jakieś były Wicy, ale... To ja też właśnie nie pamiętam. Takie dziwne. Teraz Kuba ma je w ogóle w PS-ie, tym niebieskim. A, no. A okej. Okay. Takie trochę bardziej to, pełne no to ramiona. Trochę wygląda jak Cerberus. Tak, no. Ale trochę bardziej pełne ramiona ma niż ten, niż właśnie Cerberus 2 czy 1. W każdym razie, no to auto wtedy, powiem ci, że no mega było zrobione. No, bo... robiło przeciąg. No, to był rok 2015, nie? No, więc ono było fioletowe, fajny kolor, pomalowane, wiesz, elegancko. Do tego te koła, no mega to było. To wtedy było Opole, nie? No, to no Opole. Ja wtedy miałem też już, wiesz, zrobiliśmy jakby dwa auta, pomalowaliśmy w ten sam lakier. No, ale niestety u mnie brakło hajsu na koła. No tak, czarne insignie. Tak, czarne insignie. No, to był taki jakby przejściowy etap.
No ale ten S14 na tych insigniach wyglądał dobrze. No spoko wyglądał. Ja się tym autem jarałem i mega gdzieś tam, wiesz, się cieszyłem. Do czasu. Do czasu. Ale no właśnie, bo nie skończyłem. jeszcze jak ono było srebrne, jak jeszcze było srebrne, to właśnie wybór padł, padła decyzja, że kurczę, no trzeba coś z tym zrobić, wiesz, performance'owo, żeby no to miało sens. I wiesz, było takie poszukiwanie tunera, komu oddać ten samochód i tak dalej. No i gdzieś tam z zawodów bardzo dobrą renomę miał Bertę, tak, Bartek Stolarski. No i faktem ogarnął mi ten samochód bardzo fajnie. Wtedy jeszcze w starej siedzibie firmy, nie w Lesznowoli, tylko jeszcze w Piasecznie. No i założyliśmy tam EMU, normalnie standalone ten komputer. I no powiem ci, że to była przepaść po prostu. Między tym, co było na tym piggybacku, a standalone, no to kompletnie dwa inne samochody, wiesz. I raz, że inna turbina, poprawione tam dużo rzeczy, no przede wszystkim wystrojony samochód, tak. I no auto, wiesz, normalnie odpalało. Nie musiałeś kombinować, żeby odpalić samochód czy coś. A co z tym Holsetem zrobiłeś, sprzedałeś to? Ja sprzedałem to gdzieś w cholerę za jakieś śmieszne pieniądze, wiesz. Tirowcą. Tirowcą. Jakby jakiejś skali. Na zajeździe jakimś tam. Tak. Weźcie tę turbinę. No, nie no, wiesz. A dodam wielkości bębno od rali. Teraz dużo była, no. Ale no i mega się wtedy cieszyłem tym samochodem. Było bardzo, bardzo fajnie się jeździło. Wiesz, silnik w ogóle elastyczny. Super to wstawało, bo my też założyliśmy no chińską turbinę, ale to był GT3076. Ja chyba z tymi chińskimi turbinami to jest tak, że musisz po prostu dobry egzemplarz trafić, wiesz co? Nie? Tak, bo ja na przykład właśnie mi BRT polecił, tak? I jakby przekonałem się do tego, no raz, że cena, wiadomo, tak? No bo kupiłeś turbinę wtedy, nie wiem, za 2-3 tysiące. To a nie z połowę regularnej ceny, nie? No albo mniej, tak? Za dobrą turbinę trzeba dać kilka klocków, tak? Nawet to 10 czy coś, tak? Natomiast, no wiesz, tam za kilka to koła... To był fake Garetta jakiegoś, tak? Tak, no na wszystkie są, wiesz, GT, na wzór Garetta. Także to była zwykła na ślizgowym łożysku, nie na kulce. Zwykły wirnik też, nie CNC. I, no ale mimo wszystko była bardzo fajna, no bo była 30 GT3076 tam z większym AR-em, no bo JZ to jednak jest 3 litry pojemności, no. Więc jakby ten AR może być trochę większy, żeby... Jak ten czas? Nie, wiesz co, bo miałem problemy z kamerą ostatnio, jak nagrywaliśmy z Samuelem i Zerką z jakiś czas, się nic, wiesz, nie psuje. W ogóle zastanawiałem się, co piecie, odkąd macie te kubki, bo tak to czasami było wiadomo, co piecie. Czasami stoją puste. Nie, no śmieję się, ale kawka zawsze wjeżdża, albo ten herbata z wkładką. Nie, ja to herbatę powinienem pić. Czy coś no właśnie, śmieją. Tak. Kurde, no. No, no i co? I mega wtedy się jarałem tym autem, bo wiesz, pierwszy raz no miałem tak już w tym kierunku, jakim bym chciał, moje kurczę, super. No i później przyszedł ten... A ile tam dmuchała wtedy ta... Wiesz co, wtedy był wystrojony samochód na bodajże 1,4 bara, chyba. To i tak dosyć mocno, nie? Tak, no to dość spore doładowanie. To już jakby, wiesz, granica tej turbiny była. To nie chciałeś bardziej jakiegoś safety setupu? Wiesz co, to był safety setup. Tak? Znaczy dla turbiny, powiedzmy, był w miarę, natomiast no dla silnika to był light, no bo to był, wiesz, 500 koni i 600... Znaczy nie, no tak, no 2JZ, a to był zakuty motor w ogóle już, nie, tak? Wtedy nie. A jeszcze wtedy nie. To był seryjny 2JZ, tak? No ale no seryjnie jakby JZ, 2JZ GTE jest skuty, więc... Bo to nie był GE, tylko GTE. A, okej. Okay. No i no to mieliśmy 500 tam chyba 4 konie i 630 N. No auto było mega elastyczne, wiesz, wstawało tam od 3000 obrotów już praktycznie, gdzieś tam była prawie pełna moc, także no mega, mega fajnie się tym jeździło. No i później, wiesz, w końcu mówię, dobra, no auto jest mniej więcej ogarnięte mechanicznie, więc bierzemy się za tą stronę wizualną, tak? Poza tym, wiesz, no gdzieś to jakby wtedy ta strona, to były lata, nie wiem, 15, tak? No. Więc wiesz, no coraz większe... Znaczy mówisz o momencie już powstania Style Bangers? Nie, to jeszcze nie. Jeszcze o tym szary kolorze, tak? Jeszcze przed szary, wiesz. Zaczęliśmy... No to miałeś 14 No nie, 14 to był rok. Więc no już wiesz, wtedy... 14, bo to tak, 15 to było pole. Tak. No to był 14, więc już wiesz, wtedy gdzieś zaczęliśmy, znaczy ludzie z naszego otoczenia zaczęli coraz więcej zwracać uwagę na wygląd samochodów. No i wtedy wiesz, gdzieś też był ten okres, że powstał tani drift i tak dalej, więc no gdzieś to też jednak
miało wpływ. Poza tym, no Kuba też przede wszystkim zawsze kreował ten, wiesz, wizualną stronę, nawet na zawodach i tak dalej, więc no jakby u nas to naturalnie przyszło. I co? No i gdzieś tam właśnie zrodziły się pomysły, żeby ten samochód modzić, no i później właśnie trafiłem na Kleissmana. Znaczy na Kleissmana trafiłem już po tym, jak założyłem Rocket Bunny i w ogóle to auto było całkiem już ogarnięte, także się jarałem, wiesz. Ale to wy z Marcinem na Racizmie się poznaliście, tak? Nie. Przez forum, czy nie? Ja się z nim poznałem przez internet. A, okej. Okay. W ogóle i my pierwszy raz się... Na grono randkach pewnie. Tak, randka w ciemno. To pierwszy raz z Marcinem się w realu zobaczyłem, że tak powiem, jak przywiozłem mu samochód do malowania. I no mega, wiesz, Kuba w ogóle ze mną wtedy pojechał do Ujścia, no bo to jest za Piłą, także my mamy kawał drogi. No ale wiesz, mega fajnie, przygotowaliśmy auto. Ono chyba było wstępnie przygotowane do lakierowania u nas, ale no tam wiesz, w 3 osoby przez weekend przygotowaliśmy auto, zmatowiliśmy i pomalowaliśmy. A czyli wy tam byliście cały weekend? Tak, cały weekend siedzieliśmy, no. Kozak. I wiesz, wróciliśmy, auto pomalowane, wiesz, fotę sobie zrobiłem jeszcze wtedy. Jeszcze wtedy Marcin był miły pewnie, tak, nie? Wtedy jeszcze był miły. Nie no, śmiesznie, Marcina lubię i szanuję, ale gdzieś tam się nam kontakty ostatnio trochę rozjechały, zresztą nie tylko z Marcinem, ale gdzieś tam no, cała ekipka Stylebangers troszkę się Przysnęła, tak, relacje się poluzowały, ale no, to jakby inny temat. W każdym razie wtedy, no to był, wiesz, wow, tak, driftowozy w ogóle pomalowane profesjonalnie na lakierni w Komorze z fajnym lakierem, no w ogóle wtedy się mega jaraliśmy. Później było to Opole. Pierwszy drift jakby na Racizmie, tak? Tak. No, to też właśnie Adrian się odezwał do Kuby, żeby wiesz, zrobić coś takiego. I żeby on to koordynował. Też tam trochę pomagałem właśnie gdzieś tam przy jakichś tematach takich organizacyjnych, facebookowych, bardziej z wydarzeniem coś tam trochę Kubie pomogłem. No i co? No i było to Opole mega, wiesz. No, wtedy tych driftów też jeszcze było mało, nie? No mało, no. A kto tam? Radman jeździł kompaktem? Radman, Pończak, Kacper jeździł srebrną. Małpa chyba? Małpa jeździł. E28, tak? Mega zajebisty samochód wtedy, bardzo się Kozak, no. To takie było bosozuku trochę. W ogóle, mega. Ale to on w ogóle jak ten wyjechał, to ja to byłem w szoku, jak zacząłem to auto, nie? Było kozackie, w tym setupie było mistrzem, naprawdę. I jeszcze wtedy w ogóle, wiesz, to auto się wzięło znikąd, no, przynajmniej no dla tak, nas, tak, nie? Tak, no. Także mega, mega to było fajne. Jeździła też... Nie wiem, kto to był. Czy wtedy była to Drift Familia jeszcze chyba. To była Drift Familia. Tak, to nie było do Riminati. To była Drift Familia. No tak, to jest chłopaki 46 jeszcze jeździli. Tak, ja wtedy wyspinowałem jak ostatnia pipa oczywiście i Gobla we mnie wjechał, pamiętam, lampę miałem potuczoną, coś tam. No, ale Marcin też z 13 tam skakał po tych oponach samochodem, nie? No ale on ma takie zdjęcie, co robi takiego kisa fajnego, bo to pamiętam, no. A czy wtedy nie było jeszcze czarny M46 Zielika? A może było. Chociaż nie pamiętam, czy to Arek Piechna był, czy Zielik? Nie, Arek Piechna na pewno nie. Na pewno nie. To jak coś to Zielik, ale nie pamiętam. No w każdym razie spoko, impreza. Tor, no tak ciężko nazwać torem, tak? Ale miało to swój klimat, tak? Bo z racji... No to coś nowego to no, było, no tak, nie? To było pierwsze i wtedy no jakby zauważyliśmy, że ma to sens, tak? I jakby rok później przy okazji drugiego racizmu gdzieś tam Adrian też wyszedł z propozycją, żeby zrobić to dalej, tak? I no właśnie zrobiliśmy wtedy next level jakby pierwszy i wtedy to jeszcze bez Jacka chyba, tak, bo jeszcze bez wtedy, Jacka jeszcze, tak, wtedy, no. To wtedy był Kuba, ja mu z tym pomagałem i Fiji też jakby no Adrian nas razem tutaj gdzieś zlepił, no i fajnie się zaczęło nam tam razem działać i no widzieliśmy, że ma to sens w ogóle. Znaczy ta impreza była mega na rapie robiona, wiesz, no tam było tyle niedogranych rzeczy i w ogóle, no że aż w pewnych momentach, no że nada. Te kwestie bezpieczeństwa były skomplikowane tam. No tak. No ale w każdym razie, wiesz, gdzieś tam to kurczę jednak załapało i było spoko. Ale w ogóle, bo my no, przeszliśmy... wpisało się tak już w każdy kolejny event tak naprawdę. No tak, nie? tak, no. Znaczy wiesz, to był rok 16 i w ogóle no, my przeszliśmy od razu do eventu, ale jakby no tutaj dla mnie przygotowania do tego to była istna masakra, wiesz. No my wtedy jakby po Opolu... No przecież ze 3 dni siedzieliśmy, nie? My to siedzieliśmy... A czy nie, wiesz, chodzi mi przed samym wyjazdem do Wrocławia wtedy, nie? No, znaczy no wtedy liczyliśmy, no to bez kitu. Mieliśmy chyba nieprzespane, ja liczyłem 60 kilka godzin.
to już jest takie wykończenie organizmu, że masakra. Poza tym u nas podwórko, że tak powiem, to wyglądało, zresztą pamiętasz, jak na wojnie. No. Tam nie wiem, ile było aut. Znaczy, czekaj, bo my mówimy teraz o momencie pierwszego wyjechania z Tybangers. Tak, tak, tak. No właśnie. No, tak, bo jakby... no to przecież tam, ile tam ludzi było w ogóle. No, to, jak spokój, wycieczka szkolna, no, każdy przy jakimś aucie coś robił. No, masakra, nie? Tam już była tak napięta, prosta atmosfera, że już kilka razy się pocieliśmy i z Kubą. I no masakra, wiesz, wszyscy chodzili wkurwieni na siebie, za przeproszeniem, bo... No już gdzieś tam człowiek, wiesz, wysiadał po prostu. No. No ale tak, no to było ogromne przedsięwzięcie, bo znaczy właśnie po Opolu wzięła się, wiesz, jakby wizja zrobienia czegoś razem. My z Kleismanem wtedy zrobiliśmy, wiesz, na ten jeden raz Sherry Ladies, tak? Nazwaliśmy to w sumie trochę z dupy, że tak powiem. Natomiast, no wiesz, jakoś zauważyliśmy, że ma to sens, fajnie to wygląda razem i fajnie gra. I co? No i stwierdziliśmy, że dobra, słuchaj, robimy coś... A, no bo jeszcze w ogóle... Przed Opolem był event ten, nie wiem czy kojarzysz, Tiny Drift Invitational, pierwsza taka impreza na zaproszenie. I wtedy z Kubą jeździliśmy dwiema BMW-kami. Ja jeździłem M3, a Kuba jeździł prawcą. Tak, to był taki chyba pierwszy moment, gdzie jeździły auta, które wyglądały identycznie praktycznie. Miały te same kolory karoserii, te same kolory kół i wyglądały, wiesz, bardzo podobnie. I no, zauważyliśmy, że na zdjęciach to wygląda mega fajnie po prostu, nie? No. Później właśnie był ten etap z naszymi czarnymi Nissanami, które nie były czarne, tylko fioletowe. No a później już zaczęliśmy myśleć i chcieliśmy stworzyć coś innego. No i tak wymyśliliśmy nazwę Stylebangers. Stwierdziliśmy, że nasze auta będą czerwone, bo to był w sumie jedyny kolor, który jakby razem zaakceptowaliśmy wszyscy. Wszyscy, to znaczy byłem ja, Kuba, Kleisman, Majki. Kacper i Majki. Było nas pięciu. Pięć osób. Czyli było takie założenie, tak wyszło, że były dwa Nissany, trzy M3. No i to było mega przedsięwzięcie, bo wtedy, wiesz, Nissan totalnie inny look. Miał zmienione body, zmienione koła. Ja w ogóle wtedy, też w 15... No tak, bo to był moment, gdzie D-Maxa założyłeś, nie? Tak, to był moment, gdzie założyłem D-Maxa. No i śmieszne jest to w sumie, że mój samochód od 16 roku praktycznie wygląda tak samo. Na dobrą sprawę. Za dużo się nie zmienia, wiesz, z jakimiś tam detalami, poza jakąś lotką. Na zewnątrz. Na zewnątrz, no tak. No bo... zaraz do tego dojdziemy. To tam się trochę zmieniło. No, bardzo się zmieniło, aczkolwiek no, zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie, wiesz, wtedy no, była totalna przebudowa tych samochodów. Pierwszy raz w ogóle, wiesz, zajraliśmy się tym, że no Kleisman kupił te koła i no, stwierdziliśmy, że kurde, no trzeba to też zrobić. I wtedy to było takie przedsięwzięcie, że i ja, i Kuba, i Majki, i Kacper, wszyscy kupiliśmy, kurczę, kupujemy te koła japońskie, gdzieś trzeba to ogarnąć. I wtedy się pojawił właśnie Mega Blast. No i ja pamiętam wtedy pierwszy raz u Mega Blasta na Halloween w 15 roku. Kupiłem sobie 8 sztuk SSR-ów tych Vienna Courage, no. Mega się jarałem. No pomijam fakt, że wtedy, wiesz, jeszcze gdzieś tam nie wiedzieliśmy w ogóle, że te felgi są spawane, więc my kurde, no to trzeba jakoś coś ogarnąć, tak? I ja oddałem do takiej firmy, żeby mi to rozcięli na tokarce, wiesz, profesjonalna firma i tak dalej, ale się nie dogadałem z nimi i uszkodzili mi wszystkie 8 bębnów. Rozcięli nie w tym miejscu, nie? Także był, wiesz, obcięty w ogóle całkowicie pierścień był, więc wszystkie 8 bębnów było do wywalenia. No załamałem się, w ogóle masakra, tam się prawie w sądzie skończyło i tak dalej, ale no odpuściłem, mówię, dobra, nie ma sensu się szarpać. I wiesz, no to musiałem wtedy, mówię, kurczę, no bez sensu, bo padł. I to w sumie wtedy zrodził się pomysł na te stalowe bębny przez to? Nie. Nie przez to, ale po części. No bo wiesz, jakby ja sobie założyłem, kurczę, kupiłem jeszcze jeden komplet felk od Mega Blasta, to były takie Riverside, czarne takie. I one miały seryjnie 5,5-calowy rant. I my tak, wiesz, sobie przymierzaliśmy, wtedy Mikey do nas, do ekipy trafił, dołączył. Znaczy wtedy się razem z tym poznaliśmy, z Majkiem, z Jackiem, z tobą też bardziej, nie? W Koszalinie był, no, ten event, ten Dark Empire. Znaczy mnie akurat wtedy nie było, ale to tak, no, to wtedy był taki moment, gdzie właśnie w sumie się zaczęliśmy trzymać ze sobą wszyscy. Tak, nie? Tak, no bo Majki wtedy jeszcze miał złotą, nie? Tak, Anna. Tak. No i padł pomysł, że mówię, dobra, robimy to, przepraszam, kompleksowo i wiesz, tak, żeby one były spójne. No i wiesz, ja tak mówię, dobra, kurczę, założymy ten 5,5 cala rantu na tył, na przód jakieś tam 4, mówię, będzie zajebiście.
Ale tak, wiesz, zaczęliśmy na to patrzeć. Majki przyszedł, jak to Majki mówi, nie, no to jest... Bieda. Bieda. Cheap shit. Mówi, dawaj, tak, o, to muszę być naprzód, nie? No i, no i tak się skończyło, że po prostu te z 5,5-calowym rantem poszły naprzód. Ja pamiętam te rozmowy, jak ja tak chciał do FSKR-u. Dobra, zamówię 5. Co ty? Weź 6. No, no i tak zawsze było. No, wezmę 6,5 na zapas. No, i tak zawsze było. No, śmieszne czasy. Ale nie żałuję tego. Powiem ci, że no mega fajnie, że Mike gdzieś tam... No bo to chyba trochę też jego zasługa, myślę. W dużej mierze jednak, że on... No... Stwierdził, że to będzie słabo wyglądało i poszliśmy po prostu w takie szerokości trochę większe. Znaczy trochę większe, no 5,5 cala rantu na przodzie, to jest dość sporo. Z tyłu padło w końcu decyzja, że robimy 8 cali rantu. Więc, no i wtedy w ogóle zamawialiśmy, mówię, kurde, skąd te ranty ogarnąć, tak? No, u nas w Polsce tego nie ma, więc padła decyzja, wiesz, gdzieś tam szukanie po Instagramie, trafiliśmy właśnie na Firewheels. Znaczy ja tu trafiłem na Firewheels trochę przez Animal Style i trochę przez Tandem of Die, bo gdzieś tam obserwowałem chłopaków. No i okazało się, że Justin właśnie z Tandem of Die miał identyczny setup. Z przodu miał właśnie 5,5 cala rantu, z tyłu 8 cali rantu. I właśnie miał swoje Firewheels. No dobra, no to ma to ziomek, sprawdzone, jeździ na tym, driftuje, to działa, więc robimy to. No i my wtedy zamówiliśmy, żeby cię nie skłamać, właśnie z Firewheels takie pierwsze zamówienie. To był rok 2015, czyli 6 lat temu. Każdy z nas zamówił chyba po... 6 sztuk rantów na tył plus ten na chłop przód. W szoku był pewnie. Chłop był w szoku. Co oni do tej Polski zamawiają? A co to w ogóle jest za kraj? Gdzie to jest? No i zamówiliśmy, żeby cię nie skłamać, chyba się wyłączyła kamera. Kozak. Czyli co teraz? Bateria? Jay? Czy co? Wracamy po przerwie technicznej. Tak jest. Skończyliśmy na zamówieniu 7 rantów. Nie 7. 7 na osobę. 7 cali. No, trochę inaczej. 8 cali na osobę przypadało, żeby cię nie skłamać. No to na tył każdy z nas miał po 6 sztuk. 6 razy 3 to jest 18. Ja przodów nie zamawiałem, chłopaki zamawiali. Czyli kolejne 4 to jest 22. I jeszcze chyba się tam ktoś, Boss chyba się dorzucił do tego zamówienia, jeszcze Kacper, no nie wiem, zamówiliśmy chyba ze 30 rantów wtedy. Także no, to była spora ilość. I tak to się zaczęło, wiesz, totalnie, generalnie czas oczekiwania na te ranty był podany jakiś tam. Okazało się, że był 3 razy dłuższy chyba i te ranty do nas zaczęły przychodzić na wiosnę, wiesz, to było w ogóle masakra, no bo my mieliśmy mieć auto gotowe na chyba lipiec, tak? A ranty przyszły do nas, zaczęły i to nie wszystkie zaczęły do nas, wiesz, sukcesywnie spływać. Najpierw tam chyba w 3 partiach. No tak, ja pamiętam, jak na Instagrama wrzucałeś zdjęcia tych garnków. No, pamiętam. Jezu, mega się jaraliśmy wtedy, wiesz, no to na tamte czasy to było naprawdę dużo. Nadal jest to sporo i... Wiesz, to nawet w takich stęskarach nie było takich wielkości rantów, no, wiesz. No tak, no to było sporo, no. No ale wiesz, wtedy jakby, żeby to miało jakikolwiek sens, i więc mieliśmy sobie tam, wiesz, te seryjne felgi jakieś, no i dokładając do nich ten 8-calowy rant, tam też taką pamiętam fotę wstawiałem na Insta, no to wychodziła jedna felga, że tam miała chyba 14,5 cala szerokości, tak, no to jest w ogóle bez sensu, wiesz, jaką oponę na to założyć, tak, to w ogóle kosmos, więc no stwierdziliśmy, że dobra, musimy zakombinować coś z bębnami. Bębny też można było zamówić z Firewheels, natomiast no problem był taki, że to było drogo po prostu, tak? Wychodziło drogo i mówię, kurczę, no damy sobie radę jakoś, tak, ogarniemy. No, tym bardziej, że tego nie było mało, nie? No, 18 bębnów zamów sobie teraz, tak, dla każdego z nas. No, bo my mieliśmy, chłopaki robili body właśnie do M3, a Kacper się zdecydował na trochę węższy setup i on z tyłu miał 6-calowe ranty wtedy. No tak, bo Kacper ma te M-owe butniki, nie? Tak, M-owe, ale to, znaczy to jest w ogóle oryginalna M-ka przerobiona na fake M3. No. Bo on ma z tyłu poszerzenia z M3 i jakby wiesz, po prostu wypchnięte takie, bardziej, no. No tak, takie jakby felony, tak, ala. Zresztą Kuba to teraz sprzedaje i to wtedy właśnie chyba był pierwszy taki poszerzenia. Także, no to sporo osób ma w Polsce pozakładane, nie? No sporo. No bo to jest fajna opcja, wiesz, myślę. Taka, no
No mocno zmienia wizualnie. Mega zmienia wizualnie auto, wiesz, fajnie, bo ci zakrywa dużą część, więc możesz sobie wyciąć to, co tam ci pasuje. I proste w montażu i jakościowo też wytrzymałe, także no, dość popularne. No, no ale wtedy to wiesz. Tak jak z filetem, same plusy i tak, minusów. Jak ryba, to tylko filet. Mój ulubiony też. No i co? I o czym mówiliśmy? Aha, no i że ta felga była strasznie szeroka kosmicznie. 14,5 cala chyba, więc no to jest w ogóle masakra. Więc spadła decyzja, że robimy bębny. Akurat Majki miał dostęp do jakichś tam urządzeń CNC i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że zrobimy stalowe bębny. Udało się nam znaleźć w ogóle typa, co jakieś auta sprowadza ze Stanów i też właśnie Jeepy, Chryslery i inne tego typu auta. No i udało się od jednego gościa kupić 18 stalowych bębnów, znaczy stalowych felg. 18? Tak. 6, no 18. I to były stalówki, dojazdówki jakby od Jeepa, więc no jakby na jeden samochód przypadało jedno takie koło, więc nie wiem skąd on tych kół miał tyle. W każdym razie od jednego gościa to kupiliśmy. No i były rozcięte w takim miejscu, wiesz, żeby po prostu bęben miał swoją stopkę, żeby się dało zmienić te koła, no bo generalnie proporcja jest taka, że masz taki bęben i taki rant. Więc no musisz mieć jakąś, znaczy ta stopka zawsze musi być, żeby tą oponę założyć jakoś w miarę sensownie. No udało się to zrobić, dotoczyliśmy te pierścienie, ktoś tam to pospawał i już nie pamiętam teraz kto to spawał. Sokołowski. A tak, chyba tak, właśnie Łukasz Sokołowski. I no i to działa do tej pory, jak mam być szczery. A jak założyłeś takie wiadro, to była jakaś różnica w tym jak auto wstawało? Wiesz co... Odczułeś w jakiś sposób? Znaczy, zmianę szerokości dookoła? Nie, no mając wiesz 500 koni w aucie, to ci nie robi na dobrą sprawę różnicy. No na pewno układ napędowy dostaje po dupie i ja miałem taki problem, że chyba... A właśnie, bo ty z dyfrem miałeś jakiś czas problem, nie? Z półosiami. Wiesz co, ja zabiłem chyba 7 półosi w Nissanie. No to był straszny problem. Raz mi poszły dwie naraz jednocześnie na szyko, także to jest śmiesznie. Miałem sporo problemów właśnie z układem napędowym. No nie ukrywajmy, no to koło nie należy do najlżejszych, tak? Nawet jakby no, założyć... przy zakładaniu to jest no, ciężko strasznie, to podnieść. O Jezus, no. Jeszcze u ciebie trzeba się gimnastykować, żeby to włożyć w ten bo błotnik. Nie, musisz pod kątem, żeby weszło w błotnik, no. Trochę to waży, ale... No w BMW jest łatwiej trochę, bo tutaj, nie masz szpilek, no, nie? Tylko... A wiesz, tutaj też nie możesz kłaść na szpilki i jeździć no. tym, no bo dwa razy zmienisz koło i szpilki do zmiany. Więc no nie jest to najlżejsze koło. Znaczy kiedyś jak będę sobie mógł pozwolić, to na pewno bym chciał zmienić bębny na aluminiowe. Bo jednak to jest spora różnica w wadze, nie? No ale to było dawno temu, tak? 5 lat temu, więc spoko. No w ogóle, no i że wtedy... przyszły te koła, zaczęliśmy z tymi autami kombinować, czasu było mało, tak, no bo to była wiosna, tak jak wspomniałem, a event był w lipcu chyba, więc czasu było bardzo mało, tym bardziej, że mieliśmy do zrobienia tych samochodów dużo, no bo u nas na podwórku było tak, Kuba robił oprawcę, reanimował, regenerował, czy co już tam, nie pamiętam jakie to było wcielenie nawet. Robił swoją Emę Majka. No wtedy felony zakładaliśmy do oprawcy chyba, chyba bo tak. On był na tak, tych tak, flarach tak, jeszcze tak, wcześniej. No. Czyli była Kuba, Ema, pamiętam, Majka. Pamiętam, że ja z Jackiem zakładałem felony no. do oprawcy. Tak, no byliście. Oprawca, Nissan, Kasper też tam się u nas przewijał, chociaż on bardziej u siebie na garażu. Chyba był jeszcze Jacka wtedy auto. Kleismana i Kuba jeszcze auto dla Bossa robił chyba. No to tak, 8 to. Aut wtedy chyba robiliśmy. No to był dramat po prostu, ogarnąć to... kosmos w ogóle, no, że my przeżyliśmy to. Straszny tam był. To Jezus, no, że to się oglądało. I wiesz, moment, kiedy my te auta już pomalowane, no bo u nas to, no, to była rzeźnia straszna, tam było wszystko i malowanie, wiesz, tu jedne części po prostu wyjeżdżały z malowania, wjeżdżały drugie. No, to był młyn okropny po prostu, żeby to wszystko przerobić jakkolwiek. No w każdym razie udało się nam te samochody poskładać po 3 czy 4 nieprzespanych nocach. Totalnie, wiesz, gdzie już człowiek po prostu jest odmurzony no jak zombie, totalnie tak, też nie kontaktuje, no. Jeszcze oczywiście z autem do Warszawy. Najgorsze, bo też jeszcze trzeba było potem jechać do tego Wrocławia, nie? No i jeszcze też z autem dzień przed, do Warszawy, nastrojenie, później ze strojenia. A no tak, bo ty jeszcze byłeś w Warszawie wtedy, no. Jezus, za kierownicą zasypiałem oczywiście, no dramat.
W każdym razie, wiesz, udało nam się, oczywiście spóźniliśmy się na event, który organizowaliśmy. Ewenement. Tak, i no przyjechaliśmy spóźnieni oczywiście, ale no powiem ci, że jak złożyliśmy te auta i wtedy jechaliśmy na kołach, ja, Kacper nie dojechał, bo tam mu zabrakło czasu i trochę na koniec się już poddał w ogóle, stwierdził, że on to olewa, bo źle wymierzył koła, ale nie wchodziły totalnie, tak, i w ogóle. Natomiast no my we trójkę, ja, Kuba i Majki, pojechaliśmy na kołach, więc wiesz, kurczę, pierwszy raz te auta złożone. No to robiło przeciąg, to jest foto na moście taka. Tak, i na kołach pojechaliśmy do Wrocławia. No. Jezus, jak my się jaraliśmy po prostu wtedy, no to no coś niesamowitego, wiesz, wyjechaliśmy na ten event. No. Fakt faktem, ja zrobiłem dwa kółka i nic się popsuł, oczywiście. No więc... dobra, to przejdźmy może w takim razie do wątku psucia się Nissana. Aha, no dobra. No to tak, powiem ci, że... Nie, no właśnie... bo tam jakby dłuższy czas miałeś problem, żeby ogarnąć ten motor, nie? Znaczy wiesz co? Nie. Na dobrą sprawę, jak właśnie był ten rok 2016 i po racizmie tam miałem problem chyba z płosiami, bo ja wtedy chyba założyłem... Tak, ja wtedy założyłem już dyfer od 350Z z płosiami od 350Z, bo miałem problem z tamtymi, więc mówię, dobra, okej. Okay. No i to okazało się beznadziejnym pomysłem, bo jakby wrzuciliśmy ten dyfer bez przerabiania jakby tylnego wózka, tylko na takich tulejach, że on tam wchodził, ale ten dyfer jest dużo większy, więc ten wózek się tak mieści średnio. Płosie idą w ogóle strasznie pod kątem jakoś, no plus do tego gleba, więc idą pod jeszcze większym kątem. Generalnie sam dyfer trochę idzie niżej, więc wał się skosował lekko w dół. Beznadziejna konstrukcja w ogóle. A to była kwestia, nie wiem, dostępności dyfra do S14, że zmienia się nie, wiesz co, ja... Nie. Ja po prostu chciałem uniknąć problemu kręcających się płosi. I to była jakby główna... Ale to był jakiś patent od kogoś? W sensie... Tak, bo chłopaki w zawodach zaczęli robić takie patenty, że okay, zakładali właśnie dyfer z Zetki albo właśnie dyfer z 300ZX-a. Albo, znaczy tak, mogłeś założyć albo plug and play pasował ze Skya R33, tam chyba GT ST, nie pamiętam, z któregoś z nich pasował plug and play, po prostu przekładałeś tak i miałeś spokój, ale no to już było wtedy problem z dostępnością i to było drogo. Mogłeś z 300ZX-a, ale wtedy musiałeś pociąć wózek, bo ten dyfer był wielki, płosie, ale podobno płosie nieśmiertelne wtedy, tak? No i zresztą BRT ma taki setup u siebie i polecał. Albo mogłeś, właśnie wtedy wszedł ten patent, że ludzie zaczęli z 350Z, no bo to wiesz, dość stosunkowo już auto miało swoje lata, te części były tanie, dostępne i tak dalej. No więc mówię, dobra, robimy to. To można było zrobić dobrze, ale to trzeba było, wiesz, przerobić tylny wózek, tam trochę się pobawić. No my zrobiliśmy tylko na takich adapterach aluminiowych, wiesz, że tam mogłeś sobie przykręcić ten dyfer do wózka. Mówię, przez to tamto położenie tego było beznadziejne. No i mówię, dobra, to nie ma sensu, bo w ogóle tam płosie, wiesz, nie miały takiego, jak auto stoi normalnie na ziemi, że tak powiem, to płoś ma swój luz, prawda? Masz nią poruszać przód, tył, że ona sobie pracuje, natomiast tam tego nie było. I on był sztywny. Tak, tak, i to na tyle było sztywno, że mi po prostu jakby zmieliło ten frez w dywsze i kulki wypadły gdzieś tam górą, nie? Także no strasznie tam się posypało. Mówię, dobra, bez sensu. I zacząłem gdzieś tam szukać i trafiłem na ekipę tam Villains ze Stanów. I oni właśnie robią taki patent, że do dyfra R200 z właśnie z S14 montują adaptery, znaczy do flansz spawają adaptery i do nich zakładają płosie z Zetki. Mówię, okay, kurczę, no to spoko. To wiesz, dyfer z S14 miał takie przełożenia, które mi odpowiadają. Więc mówię, dobra, no spoko, spróbujemy. Zamówiłem tam od nich ze Stanów, zrobiliśmy to. Okazało się oczywiście, że no spoko, fajnie, ale w ogóle chyba do S14 jest, jak, żeby cię nie zmylić, chyba 8 rodzajów tych wkładów, tych wiesz, satelit do dyfra. I u nich można było zrobić tak, że albo wysyłałeś do nich i oni ci spawali, ale no to wiesz, trafić na to jest kosmos, bo tam naprawdę chyba 7 różnych rodzajów. W zależności od rocznika, od przełożenia w ogóle masakra. Więc dobra, wysłali nam same te adaptery, przyspawaliśmy, to zrobiliśmy. No ale okazało się, że znowu nie ma miejsca. Wiesz, płoć znowu nie pracuje, bo ktoś ma zawieszenie ustawione tak, ty masz inaczej, kąty się zmieniają, no tak, odległości się zmieniają, więc znowu nie gramy. Kurczę, jeszcze raz. Było znowu obcinane, przerabiane i w końcu zrobiliśmy tak, że po prostu, wiesz, przy moim setupie zawieszenia, gdzie tam ta gleba była dość spora, to no, skróciliśmy dosłownie maksymalnie, wiesz, te satelity z dyfra, czy jak to się nazywa, nie wiem.
Żeby po prostu dało się przykręcić półoś, więc tak, że tylko wchodzi klucz. No i wtedy powiedzmy jakoś to ta półoś zaczęła pracować. No i tak mam do tej pory. I nie okręciłem żadnej półosi od tej pory, ani nie uszkodziłem dyfra. Więc to chyba działa. Sprawdziło się. Tak, no, więc to jest spoko. No i co? I auto właściwie po evencie było sprawne. I wtedy pojechaliśmy już tak po sezonie na koniec na Toruń, tak. No i to wtedy w sumie był pierwszy i jedyny chyba taki filmik z Stylebanger, to gdzie tam przemiło coś. Tak, znaczy nie, to właśnie był pierwszy raz, gdzie w ogóle, wiesz, ja Nissanem wyjeździłem się naprawdę cały dzień. Chyba 6 sztuk opon zjeździłem. Co dla mnie. Ale czekaj, czy to wyszło w momencie, co wtedy nie, się stuknęliście z Majki, tak, czy coś? Tak, tak. To wtedy było. Ja nie? Wtedy gdzieś tam coś już miałem słabe opony, mówię, a dobra, jeszcze jeden przejazd. No i oczywiście gdzieś tam wyspinowałem. Mike się nie zdążył zatrzymać, wjechał we mnie, no i ale kurczę, nic się nie stało, jeździmy dalej, tak? Okazało się, że miałem nieszczelność gdzieś na dolocie. I po prostu, wiesz, turbina, żeby nadmuchać ciśnienia w dolot, no musiała się trochę bardziej nakręcić i gdzieś łożysko złapało luz i wirnik mi się rozsypał, nie? Totalnie. No i w ogóle, bo ja miałem filtr taki gąbkowy, ten filtr zmieliło, wiesz, jak później to zdemontowałem, że miałem tam w interkulerze kawałki filtra, kawałki, wiesz, wirnika z turbiny i mówię tak, kurde, nie wiem, czy to, nie mam pewności, czy to mi gdzieś nie wpadło do silnika, tak, no bo ciężko, wiesz. No i mówię, dobra, no to słuchaj, koniec sezonu, do Bartka wtedy mówię, dawaj, jedziemy i rozbieramy ten silnik, tak, mówię, nie wiem, wolę się upewnić, tak. Okazało się, że nie wpadła ta turbina tam, faktycznie. Aczkolwiek Bartek stwierdził, że no kurczę, gdzieś tam zrobiliśmy próbę olejową i chyba tylko 2 cylindry nie przepuściły oleju, tak, więc mówię, no ten silnik takiej kondycji jest już średnio, mówię, kurde, no. Że on by sugerował remont. Mówię, no dobra, no to już dawaj. Żałuję, że się zgodziłem na to, bo wydaje mi się, że jakbym wtedy złożył ten silnik, to on by jeździł, nie? No i wtedy się zaczęła najdłuższa w historii przestój, bo samochód chyba 2 sezony chyba praktycznie był wyłączony. No bo to było chyba tylko tak, że jakieś pojedyncze imprezy pojechałeś w momentach, kiedy już się wydawało, że jest okej. Okay, tak, i zawsze coś się pieprzyło. A znowu coś się tam boliło. I zawsze miałem jakiś problem, czy tam, no zawsze coś wychodziło. No w każdym razie to był już, wiesz, etap, w którym samochód działał, byłem pierwszy raz w życiu zadowolony. No i ta turbina się posypała, tak? Więc dobra, koniec sezonu, mówię, dobra, rozbieramy ten silnik. Trudno, zobaczymy. No i Bartek stwierdził, że robimy remont. Mówię, no dobra, no to ja się nie znam, to mówię, się zgodziłem, tak, działamy. No i wyszło tak, że... Od rewizji do 2-letniego remontu silnika. Tak, i kompletnego remontu samochodu, łącznie z malowaniem wnętrza, rekonstrukcją w ogóle podwozia i tak dalej. Znaczy, słuchaj, w 16 roku jak zrobiliśmy to auto, no to one były zrobione na pałę. Mając z przodu 10,5 cala koło i z takim odsadzeniem. A tak, bo to wtedy jest... Kuba ci spawał to wszystko tam w środku. No właśnie wtedy w komorze, na Next Level Stance jeszcze wtedy, bo tak się nazywała pierwsza edycja. Jako wiesz, że kolejny jakby ewolucja stensu w tym klimacie, nieważne. W każdym razie. Wtedy to nie działało. Ten skręt, wiesz, przy jakimś mocniejszym skręcie tam wszystko tarło, obcierało i w ogóle, więc no poszła decyzja, że kurczę, no nie będziemy przecież podnosić samochodu, nie po to robiliśmy, żeby wiesz, teraz auto podnieść, tak, każdy może iść na łatwiznę, natomiast no stwierdziliśmy, że no to przecież nie o to w tym chodzi, tak? Więc auto było rozebrane całkowicie i był ucięty cały przód, czyli no oczywiście tam te przednie nadkola, tak? To jest dość jakby częstą, popularną przeróbką gdzieś tam w Nissanach. A też tam się tak blachy po prostu spawuje. Tak, że tam, żeby ładnie zrobić, żeby to spoko wyglądało, ale przede wszystkim u nas się pojawił ten problem, że koło wchodziło w groć. Do tego stopnia, że trzeba było tam wyciąć tak, że musiałem pedał sprzęga wyciąć w ogóle. Tak, w ogóle musieliśmy przenieść pedał sprzęga, bo trzeba było wyciąć tyle blachy, że akurat on nie miał się czego trzymać. Tak samo wysprzęgi trzeba było przenieść w ogóle w inne miejsce, bo też tam blokował. No i dlatego też mam teraz inny taki pedał sprzęgła OBP z osobnym jakby pompą. Mega fajnie się w ogóle kopię w niego, także polecam. Taki solidny, naprawdę spoko to zielik mi polecił, także dzięki. No i no, była rzeźnia straszna. Generalnie
ten element, gdzie masz jakby nie podróżnicę, tylko te, no, co to jest? Jak masz koło i nad kołem masz element konstrukcyjny. Te fartuch, co to jest taki? No chyba tak. No wiesz, ten górny, no, taki, tak. No. Do czego przykręcasz błotnik. No. Więc tam to też chyba wycięliśmy, ile się dało, nie wiem, chyba 5 cm było wycięte, więc zostało tylko taki cieniutki, wiesz, to oczywiście wszystko było wzmocnione i spawane, no i do tej pory mam tak zrobione i nigdy mi się jeszcze nie zblokował skręt, wiesz, wszystko działa, auto wydaje mi się, że jest nie najwyżej, jest jakaś tam gleba i wszystko fajnie pracuje, koła skręcają, mam naprawdę spory skręt i no mega, to jest fajnie zrobione. No i tak, no i tak się zaczęło, czyli remont silnika totalny, padło decyzja, że robimy kuciznę, więc kute korby, kute tłoki, wszystkie wzmacniane śruby, ARP, uszczelki, szlif, totalnie wszystko. Ale tutaj zawory. Przy tym remoncie to już było no regrets, nie? Tak, no stwierdzimy, kurczę, robimy to kapitalnie od A do Z, nie chciałem też oszczędzać. Ale czy turbina została nadal chińska, nie? Tak, turbina została chińska z tego względu, że Bartek mi polecił zostać przy chińskiej turbinie, no i też budżet nie pozwolił na nic innego, ale wiesz co, no wtedy jakby on to argumentował w taki sposób, że kurczę, on, wiesz, w sezonie Bartek tam jeździł BRT, tak? 13-14 rund i dwa sezony takich intensywnych, wiesz, gdzie w zawodach to faktycznie jedziesz tak, że tam nie ma, że schłodzisz auto, kiedy chcesz, tylko naprawdę auto dostaje po dupie. I on dwa sezony przejeździł na chińskiej turbinie, czy tam nawet trzy, i nic się z nim nie działo. I mówię, no kurczę, on mówi, tak mi wtedy tłumaczył, że z turbinami to jest trochę loteria. Była taka sytuacja kiedyś, że pamiętam... No jest loteria, bo ja pamiętam, że tutaj mieliśmy takiego znajomego w Warszawie, takiego Piotrka, który miał S13. On tam, nie wiem, ze 4 albo 5 chyba tych turbin przerobił. No to jest, no, aha, ale ty, a nie, ja pomyślałem, że mówisz o Piotrku Jankowskim. Nie. No właśnie, a z Piotrkiem Jankowskim była taka sytuacja, że on na zawodach w Poznaniu chyba na DMP zabił na jednej rundzie dwa garety za tam chyba 8 koła, tak. Więc to jest totalna loteria, no. Tak, więc albo, no czy możliwe oczywiście, że coś w silniku było źle zrobione, czy tam jakiś spływ oleju, no tak, czy coś, tam tak. Masz milion czynników innych. Zawsze, ale w każdym razie mówię, kurczę, jak masz coś dobrze zrobione i on mówi, że no jak ci padnie turbina, to czy padnie ta za 8000, czy ta za 2, to padnie, więc lepiej eksperymentować na tych tańszych, a no i faktycznie, wiesz, te turbiny uważam, że są dobrej jakości. No i mam taką turbinę do tej pory, tylko że już wtedy decyzja padła też na GT3076 AR tam 0,82, ale to już był GTX, czyli miałeś łożysko kulkowe i wirnik cence. Także ona naprawdę, wiesz, tam dmuchniesz w nią i ona się sama kręci. A teraz po tym remoncie generalnym jaką masz moc? Jak taką samą, jaką miałem. Czyli te 500, tak? Dokładnie, praktycznie to samo było wystrojone. Czyli tam w granicach 500 z kawałkiem, 504 konie i tam chyba 630 nuta. Zostało to samo i tak to jest za dużo, uważam. Że nie jest totalnie potrzebna ta moc. Generalnie jakbym drugi raz robił samochód, nie zrobiłbym chyba tak samo. Chociaż ja trochę jestem spaczony może i do wielu rzeczy gdzieś tam podchodzę tak, że musi być perfekcyjnie nie, co zrobione. Nie, ale teraz jeździliśmy w Toruniu w zeszłym roku tym autem, to jest taki przeciąg, że... No, ale weź pod uwagę, tylko, że parzy w stópku. Tak. No bo jest gorąco, jest strasznie. Westgate jest od strony pasażera. No, także ale tak. Na zimę dobre jest to auto. Tak, na zimę się sprawdzi. Ciepło jest. Polecam. Ale naprawdę, jak tam wsiądziesz, to wychodzisz mokry normalnie. No. No jest ciepełko. No ten silnik generuje sporo ciepła, ale... No ale weź pod uwagę, że jest spoko, ale ja to auto mam 8 lat prawie. No. Więc to nie jest tak, że wiesz, skupiłem sobie samochód, a rodzice kupili ci samochód i masz i jeździsz. Nie, no to jest naprawdę, wiesz, z tym autem... A samochód warty mieszkanie w Warszawie, nie? No nie wiem, nie liczę. Znaczy, jakby mi ktoś za niego położył dobrą kapustę, to i tak bym chyba nie sprzedał. Wiesz co, nie, za dużo czasu mam ten samochód, za bardzo się do niego przywiązałem, mimo że go już nienawidziłem wiele razy, to teraz jednak, wiesz, po tym czasie... Ale miałeś takie momenty, tak, że mówiłeś, nie chcę już tego samochodu. Miałem, no. Ja mówię, że już, wiesz co, i to był moment, gdzie to auto było już zakute, zrobione wtedy
Znaczy z BRT się generalnie rozstałem, bo tam trochę, znaczy trochę bardzo się to przyciągnęło, to jakieś tam problemy gdzieś w firmie się pojawiły i tak dalej, no to trwało ponad rok, remont silnika, no, nie pomógł. Bo to wtedy przeniosłeś do Foresta, nie? Nie. A nie, jeszcze w międzyczasie do HTG, tam z Bartkiem zresztą też złożyliśmy ten silnik, wszystko było spoko. No ale tam nie poszło kilka rzeczy, nie byłem do końca zadowolony, znaczy nie chcę roztrząsać, z Bartkiem się lubimy, znamy chyba, także problemu nie ma, w każdym razie no ja nie byłem do końca gdzieś tam usatysfakcjonowany i no później trafiłem właśnie na Foresta i no Forest na dobrą sprawę jest pierwszym tunerem, którego mogę 100% polecić i w ogóle no mega jestem zajarany ich robotą. Wiadomo, do wszystkiego się można doczepić zawsze, tak? No pewnie. Tym bardziej, że no ja mam takie podejście, że lubię mieć wszystko zrobione ładnie i solidnie, ale no uważam, że naprawdę... Po pedancku trochę, nie? Tak. No ja tak trochę mam gdzieś tam, jestem spaczony i w życiu codziennym. I każdy ma jakieś tam... zboczenia swoje. Tak. Zboczenia. No, ale nie no, mega lubię pracę chłopaków i uważam, że Damian jest kotem naprawdę, jeżeli nie, chodzi no, o modyfikację. Nie no, to ładnie to robi, bo nawet teraz jak Arenowi robił, to też jest tak profi, wszystko tam zrobione pod machą. Zajebiście. Wiesz, chłopaki naprawdę, znaczy mają spore obłożenie, ale kurczę, no stary, pierwszy raz miałem sytuację, że wiesz, oddaję samochód do gościa, nie znałem się wtedy jeszcze z nim za dobrze. Wszystko jest zrobione, to co chciałem. W ogóle samochód odbieram przed terminem umówionym, co się nie zdarza. Tak, wszystko jest zrobione, to co chciałem. Jadę na event, czy tam na trening. Auto działa, wiadomo, tam jakieś choroby wieku dziecięcego po 8 latach. No ale to wychodziło, bo było mega dużo rzeczy do poprawy. I słuchaj, jestem po evencie, poniedziałek, telefon, patrzę, Forest dzwoni, no siema, słuchaj, jak tam się jeździło, to, no kurde, w ogóle coś takiego się wcześniej nie spotkałem z takim podejściem do klienta, także mega chłopaków polecam każdemu i zawsze będę polecał, bo jestem mega zadowolony z ich roboty. No i tak stopniowo, wiesz, udało się ten samochód z Damianem ogarnąć w końcu, że on działa i teraz jest taki etap, że faktycznie wsiadam do tego samochodu i jadę. Wiadomo, że zawsze coś tam się może spieprzyć, tak, no to jednak jest... To wiesz, temat... to nie są to małe modyfikacje, tak? To... No nie wiem, tam mało generalnie jest seryjnych rzeczy w tym aucie. No, jest porobione totalnie wszystko, tak? Silnik kompletnie, tak? Cały układ wydechowy, układ dolotowy, turbina, wtryski, pompy, pompy paliwa, pompy oleju są pozmieniane, no kompletna kucizna, no wszystko, wszystko. Także naprawdę tam jest co się popsuć. Cały układ paliwowy, wiązka nowa, elektryka, komputer, także no totalnie wszystko, tak. Później zawieszenie, zresztą też w ogóle teraz przeszedłem na Driftwork, na zwrotnicę Driftworksa, ten Geomaster 3 i oni już to zrobili we współpracy właśnie z Weisswabem i mega, powiem ci, że jak się przesiadłem, bo wcześniej miałem jakieś też tam customowe zwrotnice, no mega jest przepaść po prostu w prowadzeniu samochodu. A to mówiłeś w Toruniu. No ja byłem pod wrażeniem. I przednie zwrotnice, bo najpierw zmieniłem przednie, a później mi pękła tylna zwrotnica seryjna. Na Toruniu mi koło, wiesz, w ogóle się negatyw zrobił. 15 stopni. Nie wiedziałem, o co chodzi. Okazało się, że pękł ten wąs od zwrotnicy tylny. No i wtedy dobra, mówię, to jak już mam przód tego Geomastera, no to tył też sobie kupuję. I no nie byłem, wiesz, świadomy, że tak może to zmienić prowadzenie samochodu. W ogóle, bo tam jest, wiesz, jak opuszczasz auto, no to wiadomo, wszystkie wahacze się gdzieś tam krzywią, a Geomaster ma to, że on te wahacze jakby, wiesz, przesunięte są punkty mocowania zwrotnicy i te wahacze, mimo że auto jest opuszczone, to wracają mniej więcej do seryjnych położeń. Także koło, wiesz, pracując sobie, ono nie pracuje jakiś, nie robi dziwnych ruchów, tylko pracuje, powiedzmy, góra-dół, tak jak w normalnym seryjnym aucie. I mega to fajnie działa. Powiem ci, że ten samochód się super prowadzi. No wiadomo, że tam mam jeszcze negatyw w tym aucie dość spory z tyłu, tam około chyba 3 stopni. Może 3,5, może 4, nie wiem. Jakoś tak. No tak, ty nie masz dużego negatywu z tyłu w gruncie. Wiesz co, ale będę chciał jeszcze zmniejszyć. Będę chciał zmniejszyć tak... Tak na zero. Na pewno tak, tak jak Belly Boysi. Nie no, na pewno nie. Na pewno nie chcę 0. 2 stopnie to jest taki maks, żeby koło nie wyglądało... Jak już robisz mniej niż 2 stopnie, to już koło wygląda jak było w pozytywie. Na dobrą sprawę, więc
To jest takie złudzenie. Szczególnie jak masz duży rant, to już wtedy w ogóle. I wiesz, no ja tam... No, bo to wygląda wtedy jakby górą wychodziło bardziej tak, to koło, no, nie? Nie lubię czegoś takiego bardzo, więc wiesz, uważam, że będę chciał sobie zmniejszyć ten negatyw tak do jakichś 2 stopni, żeby tą oponę jednak najbardziej sobie oszczędzić. No i jednak no, przy takiej mocy to fajnie już mieć jakąś trakcję, nie? I dlatego też teraz przeszedłem na opony zeknowy, takie semi-sliki chyba to są, nie wiem, nie znam się. W każdym razie, wiesz, no ja... Ale to nie są nalewki, normalne. Nie, to są normalne opony. Tak, mega, mega spoko opona, w ogóle od Zakrzyego zresztą kupiłem, od chłopaka z Poznania, mega dzięki w ogóle za te opony, bo mega się na tym fajnie jeździ. Znaczy na moje potrzeby, bo pod zawody jest to generalnie średnia opona. Podobno, bo nie jest jakoś super trakcyjna, natomiast tak dla nas jest spoko, bo jest przede wszystkim nowa i jest cholernie wytrzymała, więc wiesz, wrzucasz sobie jedną cenowo oponę. Cenowo przystępna? No ja akurat mi się udało kupić po dobrej cenie od Zakrzyego, natomiast teraz jak gdzieś szukałem, to te ceny są z kosmosu, w ogóle jak mówię szczery, niestety, nie pamiętam. Ale teraz w ogóle opony zdrożały. Tak, no, zdrożały. Aczkolwiek no polecam tą zeknowę, jest mega spoko. No i z tyłu, no weź, no to jednak jest opona, z tyłu mamy 12 cali felgę, opona 265, 35, no, 18. Kawał kapciora. No to jednak jest opona, nie? Trochę. Także, no. A jakie plany na przyszłość? Coś chcesz jeszcze w Nissanie zmieniać? Wiesz co? Wizualnie, no bo mechanicznie to już wiadomo, że raczej będziesz próbował... Znaczy mechanicznie chciałbym, żeby działał. Powiem, ten setup co jest, jestem mega zadowolony i uważam, że tak to jest za dużo mocy i tak dalej, nie jest to potrzebne totalnie. Natomiast no jak już się jeździ, to się fajnie jeździ, bo zresztą też ze mną jechałeś, to czujesz, że to... No. Nie no, mega jest frajda, powiem ci, wiesz, jak gdzieś tam zapinasz tą truję i czujesz, że to auto fajnie jest. Nie ukrywam, jeździ, że doza podniecenia była w czasie jazdy. Krzyczałeś jak dziewczynka. Nie no, mega spoko. Znaczy, o, wiesz no, przede wszystkim chcę jeździć. Nie krzyczałem. No dobra. Nie żartuj, bo ludzie to sobie pomyślą o mnie brzydko. Dobra, przepraszam. To może Ada była. Nie, Ada też nie krzyczy. Nie? Ada zasypia tam. Ada, tak, Ada już jest przyzwyczajona. Także, ale w Beskidu kiedyś jechaliśmy z wyrazowa jeszcze S13. Wracaliśmy i wiesz, wyprute wnętrze, tam był przelot totalny i to 1.8 no też ryczy strasznie. I tym bardziej, wiesz, to jest taki dźwięk basowy. No i Ada bez kitu usnęła, wiesz, głową oparta o klatkę gdzieś tam po drodze, także śmiesznie, no. No kwestia przyzwyczajenia. Ale wracając, no to wiesz co, wizualnie to auto jest w sumie... Kompletne. Tak, uważam, że... Znaczy wiesz, dochodzą... Ale nie wiem, ale teraz... może, nie wiem, coś zmienisz, body kit czy coś? Nie, to body... D-Max Dream? Słucham? D-Max Dream? Tak, zostaje? Tak, nie, bardzo lubię ten body kit i chyba nie będę zmieniał, wiesz co, bo znaczy teraz doszły takie detale jak spoiler D-Maxa na dach, tak, więc to tak może nawet nikt nie zauważy, no ale to są już takie modyfikacje, tak, może chciałbym sobie... Znaczy mówisz o tym daszku. Tak, o tym daszku, no będę chciał, teraz sobie zamówiłem cleary jeszcze naprzód lampy, wiesz, bo kornery mam już, cleary miałem wcześniej, ale przednie lampy we 14 zęki są takie, wiesz, oldschoolowe trochę. No. One były w dwóch wersjach. Ale to wersjach. Cleary to są po prostu spolerowane, tak? Cleary to są w ogóle gładkie takie klosze. No. Totalnie. Że masz... I wtedy fajna jest ta lampa ze 14, bo nagle widzisz, że ona jest dzielona na pół. Jakby są dwie takie elementy, dwa takie elementy oddzielone. I no zupełnie inaczej wygląda, nie? To Cleary już mam. A jakaś macha? No myślałem nad maską D-Maxa właśnie. I zastanawiam się, ale z kolei wiesz, to jest maska z wlotami i później same problemy są z tym. Umyć auto to jest kurde kładzenie jakiegoś wora na śmieci. Znaczy ja nie wiem jak jest w tym, w D-Maxie, bo na przykład jak ja miałem tego body cluba karbonowego z wlotem w tym, w Typerze, to miałem tak, że mogłem sobie przykręcić od spodu taką płytę z laminatu i zamknąć to jakby, nie? A czy wiesz co? Na zimę, czy wiesz, czy jesień, jak tam deszcze są. No ja właśnie zimą jeżdżę Nissan, też bym chciał, to by się przydało. Nie no, ale najgorsze jest to, że to auto jednak ciągle gdzieś tam czasami stoi pod chmurką, niestety. I to jest problematyczne. I znaczy jedynym plusem takiej maski jest to, że na pewno by się lepiej silnik chodził. Bo no, wiesz, ja tak, w tej chwili prawda, nie mam nic. Jest zamknięta metalowa maska w ogóle seryjna. I ona nawet nie jest podniesiona przy szybie, bo nie chcę tego, bo mi się to nie podoba po prostu.
No nie ukrywam, że tam temperatury łapie momentalnie ten silnik. Mimo, że tam, wiesz, jest chłodnica oleju, wentylator osobny i tak dalej. Może faktycznie powinieneś pomyśleć o takiej masce i zamykać ten wlot po prostu. Myślę, że tak, no bo to jednak, wiesz, odprowadzenie ciepła. Kuba zawsze ci może taką płytę z laminatu zrobić pod spód, nie? No. Żeby już mógł sobie to zamykać. Kuba to nie zrobi za rok. Z takim obruszonym robotą. Nie, no ale śmieję się. Ale coś będę musiał pokombinować, no faktycznie. Także no, na pewno chłodzenie się poprawi, nie? No ale mówię, to już są takie detale, bo to auto jakby uważam jest kompletne i nie mam takiej wizji, że wiesz, a nagle wiesz, wywracam wszystko do góry nogami. Bardziej myślałbym po prostu nad kolejnym samochodem, żeby zrobić coś nowego i gdzieś takim moim marzeniem od x lat, nie wiem, od 5 lat myślę. Chase Dex? Tak, bardzo chciałem właśnie JZX-a 100 Mark II i no tak się śmiesznie złożyło, że Kuba ostatnio kupował Chasera. Od Bossa właśnie tam z DM Imports i no i gdzieś tam pojechał, a bo tata się nudził, mówię, dobra to pojedź Kuba, mówi to pojedź za mną, no i tak go nakręcił, że tata sobie kupił właśnie JZX też Park dwójkę i no i wiesz, no nie ukrywam, że się cieszę, no bo aktualnie nie mam totalnie kasy, wiesz, żeby takie auto mieć, a wiem, że jak... A tata specjalnie to zrobił, bo wiedział, że tam twoje marzenie... Nie, wiesz co, nie. Kupiarę go do mnie odkupić. Nie, to totalnie jakby z nim nawet nie rozmawiałem o tym i on nie wiedział. Poza tym on trochę się, no nie zna się na japońskiej motoryzacji, nie wie co to jest. Camry. To jest no. Camry. No, ale wiesz co, no Kuba go przekonał, bo mi kurczę, kup sobie ten samochód, auto i tak drożyłem, więc kup teraz, to na pewno nie stracisz, no tak? No to jest w sumie nawet inwestycja w jakiś no sposób. No tak, no pewnie, wiesz, a Janusz gdzieś tam ma zajawę. Bo a jeździ sobie ty? Wiesz co, nie, no na razie nie... Do pracy. Na pieszo chodzi. Nie no, nie jeździ, bo nie jest zarejestrowany jeszcze. To świeży zakup, ale wiesz, no gdzieś tam samochód jest w rodzinie, także podejrzewam, że może sobie go odkupię za jakiś czas po prostu i wiesz. No i tak, to jeżeli... Może tata nie zedrze z ciebie jako bardzo. Zedrze na bank. Deszcze no zarobi. A rega bardziej, jak tam rynkowo to stoi. Spraw się tutaj. No nie, ale wiesz, no właśnie jeżeli plany na przyszłość, no to na pewno nie wywracanie nic do góry nogami, tylko coś nowego. I taki właśnie myślę, że takiego marka bym chętnie zrobił, bo to jest jeszcze taki trochę dla mnie next level właśnie driftowy, że tak powiem. I no bardzo bym chciał ten samochód zrobić kiedyś. A tak generalnie, no to jest kilka jeszcze aut, które bym tam kiedyś chciał sobie kupić japońskich, ale no to mówię na chwilę obecną, niestety Nissan zjada wszystkie fundusze. Młody chłopak jesteś jeszcze dużo przed tobą. No, już nie taki młody, coraz starszy niestety. No. Jak nie ma 3 z przodu, to jeszcze młody. No jeszcze nie ma 3 z przodu, no. Ale już za 2 lata będzie niestety. Także... No dobra, dzięki Jarek. Mam nadzieję, że te nie ten. Ile to już gadamy? Nie zanudziliśmy wszystkich. Że mi się podobała historia, to może innym też się będzie podobać. Miejmy nadzieję. No. Także trzymam kciuki, żeby ci się tam to auto już więcej nie zepsuło i żebyś się mógł nim nacieszyć w końcu tak jak trzeba. Dzięki, mam nadzieję, że to już nie będzie się psuło. A jak się zepsuje, to od razu nagrywamy nowy odcinek, a to dobra. Się zepsuło. Spoko. Także no. Dzięki wielkie, Arek. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki, na razie. Elko.